Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria, wszystkich młodych szczególnie. Oczywiście pozdrawiam na samym początku wszystkich tych, całą młodzież, która uczestniczyła w warsztatach dziennikarsko-politologicznych, wakacyjnych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Te warsztaty się dziś zakończyły. Życzymy wam jeszcze miłych powrotów, o ile jeszcze wracacie. A tym, którzy już są w domach, no to zapraszam do tego, aby być razem z nami. A z nami jest w naszym studio Radio Maria pan Grzegorz Kasjaniuk, redaktor muzyczny, publicysta, etc., etc. Jeszcze się dowiemy wiele, wiele na temat pana Grzegorza. Szczęść Boże, pozdrawiam. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Co nas sprowadza tutaj i Pana, i w ogóle w czasie wzrastania nas tutaj razem, to muzyka przede wszystkim, po drugie życie, po trzecie rozrywka pewnie, dobre intencje, bo właśnie o muzyce, o dobrych intencjach, o rozrywce, o takim drugim dnie w tym wszystkim dzisiaj będziemy mówić, może nawet nie ja za bardzo, a nasz gość, pan Grzegorz Kasjaniuk, który trochę w życiu przeszedł. 20 lat w zawodzie dziennikarskim, byłem dziennikarzem radiowym Polskiego Radia, także byłem z funkcji menadżerem studia nagraniowego, byłem szefem promocji reklamy w Polskim Radiu Olsztyn i przez te lata przede wszystkim dziennikarzem, speakerem, komentatorem, publicystą, kierownikiem redakcji muzycznej i także autorem playlisty, byłem odpowiedzialny za format stacji radiowej, jak i też prowadziłem audycję z muzyką, o której teraz dyskutuję i rozmawiam z młodzieżą. No nie tylko z młodzieżą, jak się okazało, bo podczas warsztatów, które tutaj w Toruniu się odbyły, uczestnikami przede wszystkim była młodzież licealna, również gimnazjalna, ale ich opiekunowie, dorośli, którzy, jak się okazało, mają także swoje dylematy związane z muzyką, mają pytania i na te pytania starałem się im odpowiedzieć. Obecnie jestem dziennikarzem internetowym, ale także autorem w miesięczniku Ludzi Wolnych Egzorcysta. Zajmuję się zagrożeniami związanymi z muzyką. I tak pana właśnie poznałem poprzez to, że przeczytałem tam jeden artykuł pana pańskiego autorstwa i bardzo mnie zaciekawiło właśnie to, co pan w nim napisał. W ogóle to pańskie życie, bo trochę pan przeszedł w tym życiu, tej muzyce. Chociaż jak pan wspomina, zawsze był w kościele. Tak się panu wydawało. To jest, wydaje mi się, dylemat wielu katolików u nas w Polsce, którym wydaje się, że są bardzo blisko Boga, którzy uczęszczają regularnie do kościoła i wydaje mi się, że ich wiara jest niezachwiana, a jednak gdzieś tam jest obojętnienie i tak zwana fałszywa tolerancja. I ta fałszywa tolerancja powoduje, że no, miałknie wiara. W dzisiejszych czasach, które są tak bardzo pogańskie, no, potrzeba radykalizmu. I jest on nieodzowny w życiu. I pozbycia się wstydu związanego z wiarą chrześcijańską i otwarcia na łaskę Bożą, na Marię i Jezusa. Jakiej muzyki pan słuchał, może tak, i puszczał w radiu, emitował? Muzyka różnorodna, ponieważ jestem specjalistą w różnych dziedzinach, tak od tych odmian ciężkich, heavy metalowych, ale jakże także muzyki reggae, muzyki alternatywnej, muzyki pop. Prowadziłem przez ponad 10 lat listę przebojów stacji radiowej, więc zdążyłem poznać najnowsze trendy. Gdzieś one zawsze blisko mnie są, nie są mi obce. Być może nie jest to jakaś miłość do konkretnego gatunku, ale chęć poznawania, bycia w tym. Oczywiście przez te lata fascynacji muzyką ona na tyle zakorzeniła się we mnie, że stała się też takim bożkiem trochę, guru pewnego rodzaju, dominowała całe życie. Będąc nastolatkiem, zawsze chciałem być prezenterem radiowym i to powodowało, że moi idole w czasach 80. lat, takim idolem zawsze był dziennikarz Polskiego Radia i sobie wykreowałem
taką sytuację, że może kiedyś pójdę ich śladem. Co się zdarzyło i rzeczywiście stałem się dziennikarzem po 89 roku i szedłem mocnym sercem w to środowisko, prezentując muzykę, tę, którą wydawało mi się tak bardzo kocham. Byłem uczestnikiem jako nastolatek wielu festiwali, świadkiem wydarzeń, zwłaszcza w Jarocinie w latach 80. Podążałem tam, by pobyć w takiej wspólnocie, którą chyba teraz doświadczają uczestnicy festiwalu Przystanek Woodstock. Tak mi się wydaje, chociaż nie są to porównywalne wydarzenia, bo obecne to jest, można powiedzieć, kuriozalne, bo nie tylko liczy się tam muzyka, ale i to wszystko, co wokół. W Jarocinie było trochę inaczej. To była ucieczka od systemu komunistycznego, pobycie w takim kręgu własnej wolności i w kręgu prób manipulacyjnych na młodzieży, które teraz odbywają się tak masowo, bo zostały już wypracowane. Tak mi się wydaje, a wręcz mam taką pewność w tamtych latach. Także przebywanie w tym kręgu muzyki, która była kontestowana ogólnie, ponieważ nie pozwalano nosić długich włosów, nie pozwalano za bardzo nie pokazywać swojej osobowości, uciekało się właśnie po mszy na takie koncerty i chętnie się bywało w gronie przyjaciół, słuchało takiej muzyki. Nie zdawałem sobie wtedy zupełnie sprawy z zagrożeń, które mogą płynąć z tej strony, bo wszak to tylko muzyka, cóż może tutaj być groźnego z tej strony, tym bardziej, że Polskie Radio prezentuje i to całe dyskografię, bo dla niewtajemniczonych, tak trochę sięgnę do historii, ale lata 70. i 80. w polskiej radiofonii to było pozwolenie na prezentację całych płyt. Wyrobienie muzyczne polskiego odbiorcy polegało przede wszystkim na tym, że miał dostęp do tych płyt. W całości mógł posłuchać, nie musiał ich kupować na targu od marynarzy gdzieś tam na wybrzeżu, a mógł sobie nagrać ze stacji radiowej, więc ja miałem pełną szafę taśm nagranych i tak naprawdę gro czasu spędzałem na nagrywaniu płyt ze stacji radiowych, z Trójki przede wszystkim radiowej i na tym całym, na tej bazie wyrobił się mój muzyczny gust, który potem był podstawą mojego zatrudnienia w Polskim Radiu. Czasy komunistyczne, muszę słuchaczom powiedzieć, ojcu, również w tej warstwie, może to nie jest temat zbyt mocno nagłośniony, ale też ma swoje złe karty, ponieważ prezentacja tej muzyki na antenach radiowych pozbawiona była zupełnie komentarza. Były prezentowane płyty wykonawcy, ale bez kontekstu. Bez kontekstu środowiska, w jakim przebywali artyści i bez kontekstu, bez wydźwięku tekstów, które tworzyli na te płyty. I tak bezrefleksyjnie tak naprawdę, a może i specjalnie, była prezentowana cała spuścizna muzyczna, zachodnia, bez tego wszystkiego, co się działo wokół. Okultyzm w muzyce już był w latach 60. mocno rozpowszechniony na wyspach. Stany Zjednoczone również miały zakorzenione tę warstwę muzyczną i hard rock, który się rodził tak naprawdę z płytą Jeffa Becka, Truth, w 1968 roku, bo specjaliści właśnie od tej płyty postanowili używać terminu hard rock na określenie tej stylistyki, miało już swoje konotacje okultystyczne, znane fonograficznie już powszechnie. Było to rozpowszechnione. U nas zupełnie nieznane. Nam, nie mówię tu, że Jeff Beck akurat był okultystą, tylko mówi o terminie hard rock. U nas bez żadnych tych konotacji, bez żadnych tych znaczeń prezentowana była muzyka. Nie dziwię się teraz obecnie fanom, chrześcijanom, bo z takimi się często spotykam, do nich mówię często o tych zagrożeniach duchowych, powinni mnie wtedy bardziej zrozumieć, skoro są chrześcijanami, katolikami. Najbardziej się denerwują, gdy o tym mówię, gdy to tłumaczę, ponieważ uznają swoich idoli za nieskazitelnych. A to są jednak rysy. To dosyć poważne i często na wykonawcach, którzy uznani są tak mocno, że nie można ich dotknąć. To jest taka świętość artystyczna. Są w kręgu bohemy niedotykalni. Jak jeden z artystów, muzyków, których znam, chrześcijan, spierał się nawet ze mną i powiedział, że nawet ze złej muzyki można wynieść dobro i nie można się tutaj za bardzo bać, bo jesteśmy chrześcijanami, więc inspirując się, dajmy na to Diamandą Galas, czynnikiem Cave'em, to nie musimy się bać, że wstąpi nas zły, ale że z tego możemy wynieść dobro. Jednak według mnie to przynoszenie do własnego domowiska no ognia, który może nieźle się rozpalić, ale nie tak jak chcemy i stracimy nad tym kontrolę.
ja nawołuję obecnie do radykalizmu, pójścia za Chrystusem. Dosyć mocno, w tym podejściu do muzyki. I podczas dyskusji, niejednej konferencji, którą miałem z młodymi ludźmi, z muzykami i z rodzicami, zawsze jest ten problem, że jest to świat mocno eksplorujący umysły i zajmujący dużą część dnia. No właśnie, nawet dzisiaj rozmawialiśmy przed tym, że jeśli bym chciał dotrzeć do młodzieży dziś, to na pewno poszedłbym w muzykę. Dlaczego? Bo okazuje się, że przeciętny młody człowiek słucha 7 godzin dziennie muzyki. Jest to fascynacja. Muzyka jest wszędzie. Mamy stacje radiowe, mamy internet, gdzie możemy sobie wybrać kanały tematyczne i mamy szeroki dostęp do źródeł muzycznych. Ubolewam w tym wszystkim, że naprawdę bez komentarza, że jest to taka lekka samowola budowlana, budowy ducha. I są słuchacze pozostawieni sami ze sobą. Brak jednak takiego komentarza, brak źródeł pisanek i audycji radiowych powoduje, że tworzy się też zamęt. Bo nie jest tak, że każdy słuchacz chce poszukiwać tej prawdy i wiedzieć, czy słucha muzyki, która nie niesie ze sobą jakichś negatywnych konsekwencji. A mając kontakt z wieloma księżmi egzorcystami, wiem, że konsekwencje potrafią być straszne dla życia ludzi. Kiedy nagle chcą się obudzić z pewnego letargu duchowego i próbują spojrzeć i westchnąć do Pana Boga, wtedy się tworzą problemy. I się okazuje, że to westchnienie nie jest takie proste, jakby się wydawało. I rodzą się tutaj komplikacje duchowe. Niektórzy próbują je rozwiązywać za pomocą lekarstw, a okazuje się, że potrzeba tutaj pomocy duchowej i stąd przypadki, które pojawiają się wielokrotnie podczas modlitwy, uzdrowienie, uwolnienie, jest spektakularnymi. Ale przykłady uwolnień z takich uzależnień pokazuje, że jest nadzieja i że to Pan Jezus zwycięża. Bóg jest większy. Ja proponuję, abyśmy, skoro mówimy o muzyce, posłuchali, ale muzyki takiej, nazwijmy to naszej. Muzyka jest zawsze piękna, zawsze jest... można, człowiek ją może tylko zepsuć poprzez pewnie jakieś zło, które tam może wstawić, ale myślę, że na przykład jest taki zespół Pinocchio Brothers, nie wiem, czy jest znany dla pana, panu, ale ma taką piękną piosenkę pod tytułem Wybaw mnie i to jest tak rockowo trochę. Ciekaw jestem, co pan o tym sądzi. Posłuchajmy. Pinocchio Brothers, Wybaw mnie. Ciekawy, jak dla mnie, w ogóle ciekawy zespół, bo grają tam księża, śpiewa Julia Stolpe, którą serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że nas słucha w tym momencie. No właśnie, rock, hard rock. Są pytania dosyć istotne, ponieważ tak w czasie konferencji, tej tutaj nieodległej, podczas warsztatów, jak i wcześniej, wielu fanów muzyki rockowej, ciężkiej, heavy metalowej mówi, a jaka jest alternatywa dla nas? Skoro jest tyle zła w tej muzyce, to jaką mamy alternatywę? Lubię ciężką muzykę, lubię ciężkie granie i co mam takiego wybrać? Wszędzie widzę zło, mówi się o tym i ja zostaję sam ze sobą, a jednak chcę tej muzyki i chcę słuchać. Było pytanie, czy heavy metal ma w ogóle coś wspólnego z chrześcijaństwem? Czy jest to muzyka antychrześcijańska? Heavy metal nie jest muzyką powstałą na bazie wartości chrześcijańskich, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Nie jest tym. Ale są zespoły grające heavy metal chrześcijański, czyli są wykonawcy, którzy próbują w tej stylistyce odnaleźć Pana Boga i dotrzeć do odbiorców, którzy heavy metalem żyją, hard rockiem, czy też muzyką new metalową i w tej warstwie krzewić i ewangelizować, pokazywać Pana Jezusa. Nie jest to łatwe zadanie. Ostatnio na polskiej scenie muzycznej pojawiło się sporo zespołów grających cięższą muzykę i z treściami chrześcijańskimi. Przykład tu zagrany zespołu Pinocchio Brothers jest o tyle szczególny, że mamy tam kapłanów, prawda? Też zauważyłem, ostatnio pojawiają się, są i franciszkanie grają,
mają i wychodzi im to sprawnie. Zawsze w przypadku muzyki chrześcijańskiej pojawiał się zarzut, bo muzyka niechrześcijańska zawsze miała się lepiej i wyżej. Miała w sobie taki rodzaj pewnej muzycznej pychy, że jest muzyką doskonalszą, lepszą, a muzyka chrześcijańska jest infantylna, że ten infantylizm wprowadzają treści chrześcijańskie. Bo jeżeli śpiewa się o dobrych sprawach, no to zmiękcza temat. Lepiej śpiewać o rzeczach, które niszczą duszę, które są problemem, które są dekadenckie, pod taką przykrywką pokazywania zła tego świata, ale o tym złu śpiewać. I jest im łatwiej. I może rzeczywiście, tak jak w filmach, dramat lepiej ukazywać, a trochę ciężej pokazywać dobre strony, dobre wiadomości, pozytywny przekaz. I chylę tu czoła przed wykonawcami, którzy w takiej stylistyce próbują się odnajdywać. Jest formacja Strona B, która również w taki sposób próbuje dotrzeć do słuchaczy coraz bardziej udanie. Wydaje mi się, że już na taki poziom bardzo ogólnopolski, to, że ich nie ma w stacjach ogólnopolskich, to tylko efekt tego, że przekaz mają chrześcijański, ale jest zespół Porozumienie i formacja, która muzykę ciężką bardzo dobrze łączy z ewangelizacją i się nie wstydzą tego, że są chrześcijanami, bo mamy tutaj też pewnego rodzaju problem, bo wielu wykonawców chrześcijańskich nie chce mieć etykietki muzyka chrześcijańskiego. Boją się, że jest taka stylistyka muzyka chrześcijańska i to spowoduje, że fani nie będą chcieli ich słuchać. Ale to też jest jakieś świadectwo i nie powinno w tym środowisku akurat być takiego wstydu. Tym bardziej, że sam mam wiele świadectw muzyków chrześcijan, którzy uciekając od takiego definiowania, no jest potrzebne w muzyce fanom. Musi być. Nie uciekniemy od tego. Odeszli od takiej ewangelizacji, ponieważ popularność ich muzyki stała się większa, a przez to przekaz musiał być zmiękczony, złagodzony i pójść w stronę takiej nawet i ateizacji treści. I to jest smutne. Popularność wzrasta, no ale ten przekaz zupełnie gdzieś tam ginie i ta przeszłość chrześcijańska jest tylko wspomnieniem. Mówimy tutaj o zagrożeniach duchowych w muzyce. Dobrze, że akurat pojawiają się zespoły, które potrafią wykorzystać muzykę rockową w dobrym celu, no ale niestety gro, większość to jednak są formacje, które wprowadzają zamęt ducha. Jeżeli mamy do czynienia z subkulturą muzyczną, taką jak black metal czy death metal, to raczej w kręgach chrześcijańskich nie ma dyskusji na ten temat, bo zło tam gloryfikowane, a konkretnie nienawiść do chrześcijaństwa, zwłaszcza w black metalu, promowana przez zespoły, jest tak jawna, że nie powinno być tutaj konfliktu we własnym sumieniu. Gorzej jest, jeżeli te treści płyną od wykonawców, którzy są identyfikowani jako powszechni, masowi, górują na playlistach radiowych, są na wysokich pozycjach list przebojów, są grani przez te komercyjne stacje radiowe, które prześcigają się, żeby mieć wywiady z tymi artystami, są prezentowani również na łamach pism i tym samym cały ten mainstream daje im takie powszechne przyzwolenie, że są w porządku, taką swoistą zgodę na funkcjonowanie ich w przestrzeni publicznej jako tych, którzy promują sobą jakąś wartość. I nie ma tu wskazania na antywartości, które naprawdę za nimi płyną. A gdy pojawiają się zarzuty, są one wyśmiewane. Wyśmiewa się to, co promuje Lady Gaga. Ona stała się takim kluczem, wytrychem do wyśmiewania pomysłów związanych z punktowaniem przesłania, które ona ma w swojej muzyce. I tak samo wyśmiewane są zarzuty dotyczące na przykład przyznawania nagród muzycznych, tak jak było z nagrodami przemysłu muzycznego Grammy 2014. No to były ciekawe właśnie. Gdzie nastąpiła ekspansja upubliczniania symboliki okultystycznej, satanistycznej, grzechu ogólnie. Bo mówimy tutaj o sytuacjach, które doprowadzają do grzechu, bo jeżeli na scenie odbywa się ceremonia zaślubin kilkudziesięciu par, gdzie większość to pary homoseksualne. To wszystko przed kamerami telewizyjnymi i w transmisji na cały świat. Oczywiście odbywa to się w mieście, które i regionie stanów, które legalizuje te związki. Nie jest to usprawiedliwieniem, jeżeli chodzi o taką transmisję. Kiedy wykonawca Katy Perry tworzy jakiś rytuał okultystyczny na scenie i jest to nazywane artystycznym performance, gdzie to jest autentyczny rytuał,
gdzie tacy wykonawcy i artyści, którzy są w sumie poważani, bo się nie wstydzą śpiewać muzyki gospel, jak Beyoncé, która z Destiny's Child przecież ostatnio w takiej reaktywacji śpiewała o Panu Jezusie i to w sposób fantastyczny, a tam w takim swoistym anturaż kobiety lekkich obyczajów prezentowała się na scenie, no i tworzyła podstawę do wysuwania w umysłach no, różnych zdrożności, prawda? No, czyli która Beyoncé jest prawdziwa? Pojawia się pytanie wtedy. Wydaje mi się, że Beyoncé wewnątrz swojego serca jest bardzo prawdziwa i tam jest Pan Jezus, tylko że establishment, oligarchowie fonograficzni, medialni kreują taki, a inny wizerunek. Obecnie dzieje się na naszych oczach doprowadzenie do zobojętnienia wobec symboliki okultystycznej i satanistycznej. Jeżeli Keisha w swoich teledyskach promuje pentagramy, symbole trzech szóstek, odwrócone krzyże, przy muzyce w sumie pop, dance z elementami R&B, to pokazuje, w którą stronę, do jakiego wykonawcy jest skierowany ten przekaz. On nie jest skierowany do fanów metalu, prawda, black metalowców, ale jest skierowany do nastolatków, nastolatek, bo to jest odbiorca muzyki tej wykonawczyni i to tam ma nastąpić zmiękczenie spojrzenia na świat i osłabienie wiary, bo to jest atak na chrześcijaństwo, promocja takiej symboliki, promocja w kolejnych teledyskach tej artystki takiej perwersyjności narkotycznej w świecie niby Alicji w Krainie Czarów, ale gdzie mamy do czynienia z fetyszami i różnymi atrybutami, które wiążą się z erotyką, to jest po prostu zobojętnianie młodego słuchacza na to wszystko, na ten świat i mocne atakowanie jego seksualności. To olbrzymia ingerencja. Ja cieszę się, że ostatnio na Wyspach Brytyjskich jest w świecie muzycznym teraz ostry i mocny dyskurs na temat pedofilii wśród muzyków. Zazwyczaj tam był mocny atak na kapłanów na Wyspach Brytyjskich. Teraz za sprawą polityków, gdzie te sprawy z ich przeszłości są wyciągane na jaw, okazuje się, że świat muzyczny mocno był w to wszystko ubrudzony. I wydaje się, że jeszcze przed nami nie jedna rewelacja. I tak, jeżeli chodzi o pana Savila, czyli tego satyryka i prezentera telewizyjnego, jego sytuacje związane z doprowadzaniem do grzechu stały się już na tyle jawne, że doszło do takiego no, piętnowania tej jego niechlubnej spuścizny, to jeszcze ten świat muzyczny nie został dokładnie zbadany, a sam Savile miał kontakty muzyczne, on był promotorem zespołu Oasis, przecież bardzo znał się dobrze z Noelem Gallagherem, wspólne sesje zdjęciowe, a sam chociaż Savile podawał się za katolika, to jednak był promotorem okultyzmu i wielokrotnie fotografował się w szatach, w których swego czasu prezentował się sam Crowley, czyli ten satanistyczny filozof, który swoje filozofie tak mocno rozprzestrzenił w kręgach muzycznych. Więc ten zamęt ciągle panuje, nie jest rozszyfrowany, ale dobrze się dzieje, że taka dyskusja nastąpiła i być może nastąpi jakieś obudzenie, choć, tak jak powiedziałem, żyjemy niestety w czasach pogańskich. I jesteśmy tu skazani na ustawiczne ataki, gdzie wolność człowieka jest stawiana ponad Pana Boga, gdzie człowiek jest postawiony w miejscu Pana Boga, gdzie wiele zespołów, takich jak zespół Rush kanadyjski, który jest formacją progresywnego rocka, art rocka, mającą oddane grono fanów, promuje filozofię obiektywizmu i w tekstach perkusista pisze tam teksty i w jego tekstach ta filozofia jest no, wtłaczana w młode umysły. Że właśnie ty, który masz kłopoty, młody człowieku, musisz myśleć tylko i wyłącznie o sobie, nie myśleć o drugim człowieku. To jest atak na przykazanie miłości. Ta filozofia. I jest promowana i jest akceptowana. Spotykał się pan z wieloma muzykami, wielokrotnie pan miał z nimi wywiady, jeździł po świecie, czy też telefonicznie. Jakie to jest właśnie uczucie? Jakie uczucie wtedy towarzyszyły panu,
Jakie refleksje, a jakie teraz właśnie po tych kilku latach? Trzeba byłoby takie wprowadzenie zrobić, już lekkie było, ale jak to się stało, że ja teraz daję świadectwo? No właśnie, jako dziennikarz Polskiego Radia, to trochę niespotykane u nas w Polsce. Ja zachęcam tutaj na antenie innych kolegów dziennikarzy w stacjach, którzy nas na pewno słuchają, przypadkowo, a może i specjalnie, żeby się nie wstydzili Pana Jezusa i żeby nie tłumaczyli sobie swojej obecności przed mikrofonami w czasie prezentacji audycji muzycznych tym, że są w pracy, a po pracy dopiero są katolikami, chrześcijanami, że jednak bardzo istotne jest to, co promują na antenach swoich audycjach. To są gusta oczywiście dziennikarzy i chęć promowania dobrej muzyki, ale warto wiedzieć, co tak naprawdę nieraz wciska się odbiorcy. Przez wiele lat prezentowałem na antenie radiowej audycje prezentujące muzykę heavy metalową. Zawsze miałem wytłumaczenie przy prezentacji na przykład zespołów black metalowych czy death metalowych, że liczy się artyzm, liczy się muzyka, a tekst jest gdzieś tam z boku, on nie jest istotny. Tym bardziej, że wyśpiewany często po angielsku, a zespoły grające ciężkie odmiany muzyki często growlują, więc jest zupełnie niezrozumiały. Tłumaczyłem sobie to tym i zmiękczałem tak jakby swoje spojrzenie na wiarę i to spojrzenie stało się bardzo letnie. I stało się nawet taką opozycją, bo nawet tak sobie pomyślałem po tym w refleksji, że lepiej już być zupełnie ateistą niż takim chrześcijaninem, jakim ja byłem w takim momencie, bo to nie przystoi, to raz, a dwa, że to jaka to wiara. Jednak radykalizm pójścia za Jezusem jest tak mocny i tak wymowny, że nie powinno tutaj być dla chrześcijanina, dla katolika żadnych dylematów. Nawet pojawiają się, to jest wpływ złego zmiękczania i środowiska muzycznego, przebywania z ludźmi, którzy promują taki styl życia, a ich chęć zaistnienia na antenie radiowej z nowościami, z dostępem do wykonawców, do gwiazd, które są uznane. Kiedy zrobiłem wywiad z Jamesem Hetfieldem z grupy Metallica i prezentowałem go na antenie, to była prawie godzinna audycja, to sam się ekscytowałem tym wywiadem. To jest właśnie pycha dziennikarza, czyli ekscytowanie się swoją pracą i fascynowanie się nią. Niezdrowe, to jest grzech pychy. I ten grzech jest rozpowszechniony nie tylko wśród branży dziennikarskiej, ale także i muzycznej. Tam łatwo brak pokory doświadczyć. A potem, żeby wrócić na tę ścieżkę i okazać, jest niezwykle trudno, ponieważ aż egoizm nie pozwala na to. Dziennikarze często stają się sami celebrytami, nie mówiąc już o muzykach, którzy jednak stojąc na scenie są gwiazdą. I jednak takie ukorzenie się, pokazanie swojego człowieczeństwa, ukorzenie się przed Panem Bogiem, bo to jest przecież potrzebne dla samego człowieka także, żeby zachować równowagę, jest to wtedy niezwykle, niezwykle trudne i tak naprawdę, żeby wyjść z takiego oblężenia ducha, to potrzeba dotyku Pana Boga, Matki Bożej, Pana Jezusa, tchnienia Ducha Świętego, żeby tę mgłę z oczu zrzucić, żeby było takie prawdziwe spojrzenie. Moje takie nawrócenie, bo nawracamy się cały czas, to nie jest tak, że następuje taki jeden moment nawrócenia, iż potem jest dobrze. Nawrócenie to jest praca ustawiczna w modlitwie, po każdej spowiedzi, przy tej chęci otwarcia serca na Pana Jezusa w komunii. Więc jest to proces ustawiczny, on będzie trwał do końca. Ale muszę przyznać, że w moim przypadku była to taka dosyć wieloletnia sytuacja, która mnie doprowadziła do tego dzisiejszego momentu, kiedy mogę spojrzeć na to, kiedy mogę w końcu analitycznie opisywać sytuacje, których byłem świadkami, wykonawców, których znam, stylistyk muzycznych, które dokładnie poznałem, ponieważ nie byłem tylko prezenterem, dziennikarzem, byłem także konferencjerem, prowadziłem duże imprezy, takie jak Hunterfest, specjalizujące się w muzyce metalowej ostrej, gdzie ze sceny przemawiałem do kilkunastotysięcznej publiczności i miałem do czynienia z muzykami ze sceną, ale także byłem dyrektorem festiwali. Byłem dyrektorem festiwalu rockowego w Węgorzewie przez kilka lat, jurorem przez kilkanaście.
Także współtworzyłem festiwal muzyki reggae w Ostródzie, który u swoich podwali nazywał się Ostrok Reggae Festival. Wtedy było jeszcze trochę rocka, a później nawet już wyłącznie, nawet jako konferencjer tam byłem, juror i organizator biura PR-owego festiwalu. Czyli sporo tych doświadczeń nabyłem w tej swojej muzycznej działalności, które teraz pozwalają mi analizować to środowisko i być może dla wielu z moich byłych kolegów, tak dziennikarzy, jak i ze środowiska branżowego, jestem trochę niewygodnym świadkiem, który opowiada o tych zagrożeniach. Wiem, że sami sobie z tego nie zdają sprawy, choć jest gro osób, które z własnej woli udaje się na złą stronę i tam przebywa. Ale jednak gro to osoby, które nie zdają sobie sprawy z tych zagrożeń i uznają, że jest to po prostu przyjemność, która nam towarzyszy i po ciężkiej pracy, na przykład po nauce, jest nam dana na odprężenie się. Tylko co dzieje się w takim przypadku, jeżeli muzyka, na przykład ciężka metalowa, służy nam w chwilach depresji jako ukojenie, w chwilach szczęścia, jako właśnie szczęście, w chwilach nauki, jako pomoc przy nauce. Ciągle jesteśmy w tej samej płaszczyźnie muzycznej i ona się okazuje pomocą dla nas w tych różnych sytuacjach i zastępuje nam Boga. Całkowicie. Nie mówię już o zastępowaniu rodziców. Zastępuje nam Pana Boga i staje się taką osobistą mantrą, nawet nie modlitwą, ale mantrą, która towarzyszy przez wiele godzin dziennie. Do spraw muzyki, życia, duchowości, tego wszystkiego, co jest związane z nami na co dzień, jeszcze wrócimy. Przypomnę, że naszym gościem jest pan Grzegorz Kosjaniuk, dziennikarz muzyczny i publicysta. A czas teraz dalej na muzykę. A myślę, że teraz będzie troszkę inny, szczególny rodzaj muzyki. Jestem ciekawy też pańskiej opinii. Wolność i ksiądz Jakub Bartczak i Fragła. Hip-hop. W międzyczasie, między tą historię, którą pan opowiada, historię swojego życia, pytanie o hip-hop, bo jest różny hip-hop też. Nigdy nie byłem akurat fanem i specjalistą w tej dziedzinie, chociaż na antenie radiowej prezentowało się hip-hop. Zwłaszcza ten pozbawiony wulgarności. To on wchodził, chociaż były takie audycje, w której to było prezentowane w pełnej krasie, ale byłem przeciwny promowaniu. Wulgarność chyba przede wszystkim to był wielki problem hip-hopu u nas w Polsce. No i promowanie trochę takiej gangsterki, prawda? Nie takiej rodem ze Stanów Zjednoczonych i z tamtego hip-hopu, gdzie on jest zupełnie wypaczony i muzyka się nie liczy, tylko treść, często gangsterska i seksualna. Wymowa, uprzedmiotowienie przede wszystkim kobiet w amerykańskim hip-hopie. W polskim postawienie raczej na ulicę, prawda? I z tym związane wszystkie złe strony takiego życia i w biedzie. Ale jednak hip-hop nie spełnił swojej roli, tak mi się wydaje. Bo jednak ta wulgarność szła w drugą stronę, że się chciało w tym przebywać. Przejmowało się teksty raperów jako własne motto życiowe i często prawo pięści przechodziło nad prawo Boże, prawda? I ono górowało w życiu ludzi. Być może dlatego w hip-hopie polskim narodził się nurt chrześcijański, tak mi się wydaje, że to był znak od Pana Boga nawrócenia hip-hopowców i chęć tworzenia muzyki chrześcijańskiej, która trudno wpasowuje się w rytmy, które jednak do tej pory przepełnione były wulgarnością. Jak stworzyć tekst, który promuje wartości i operuje językiem niewulgarnym? Udało się to. Ja jestem dzisiaj, tu słuchacze tego nie widzą, ale specjalnie ubrałem koszulkę Bóg ponad hajs, która jest związana z raperem hip-hopowcem Bęsiu, który bardzo pięknie w tej stylistyce ewangelizuje i mówi Panu Jezusowi, że go kocha i mu się oddaje. Także warto na niego spojrzeć i jeżeli wśród nas są słuchacze, którzy szukają jakiejś swojej drogi w hip-hopie i boją się tak radykalnie z hip-hopem skończyć, to jest wyjście. Nie bójcie się tego. Kiedy sam byłem zafascynowany heavy metalem, muzyka chrześcijańska w ogóle do mnie nie przemawiała. Uważałem, że jest to zbyt infantylne, by móc to zrozumieć i się zajmować takimi treściami. Odkryłem tę muzykę podczas koncertów uwielbienia. W momencie, kiedy uwielbiamy Pana pieśnią, muzyka rzeczywiście wchodzi do naszej duszy mocno i wtedy rozumiemy, że ta muzyka
naprawdę na chwałę Pana została stworzona. I kiedy się modlimy śpiewając, modlimy się dwakroć. I nie jest tak, że w tych czasach obecnych, muzyka, która jest pełna zagrożeń duchowych, w całości jest przysiągnięta działaniem złego. Ale po prostu trzeba mieć rozwagę. Jeżeli zauważamy w muzyce coś, co nas niepokoi, a co przede wszystkim odwraca nas od Pana Boga, to mimo, że jest to na przykład Metallica, że jest to, dajmy na to, Rihanna, no to trzeba zrezygnować z tego. Trzeba po prostu wybrać swojego ojca. Swoich ojców nie obrażamy, kochamy ich, swoich rodziców. Tak jest w sytuacji rodziny bezkonfliktowej, ale nawet tam, gdzie surowy ojciec no, staje w sprzeczności z własnym dzieckiem, to w dziecku zawsze ta miłość do ojca jest, chociaż i krzywdę mu zrobi. To w takim przypadku, gdzie mamy ojca, który obdarza nas miłością, okazuje nam miłosierdzie i tak potrafi dotknąć nas, nie możemy mu przecież robić tej przykrości, mówiąc tak ludzkim językiem, przykrości. Nie możemy swojemu ojcu pokazać, że go obrażamy, bo wybierając treści, które są niemiłe Panu Bogu, które go obrażają, to swojemu rodzicowi mówimy, nie kocham cię, nie szanuję ciebie. Czy w towarzystwie kolegów powiemy swojemu ojcu, nienawidzę cię, nie cierpię ciebie, lub jeszcze gorzej, jakieś wyzwiska, albo nie przyznamy się do niego, no to raczej jest sprawa niespotykana. A w sytuacjach słuchania muzyki, zwłaszcza z treściami okultystycznymi, a są tacy chrześcijanie, którzy mówią, że słuchają muzyki, a nie wsłuchują się w treści, słuchając jej muzykę Behemota na przykład, no w tym momencie robią taką przykrość swojemu ojcu. No jest to niespotykane, że co zrobimy? Po wysłuchaniu takiej płyty, gdzie jesteśmy w świecie złego, nagle odkładamy ją i mówimy, tato, już jestem, pukam do drzwi, już możesz mnie wpuścić z powrotem? No, byłem akurat tam u tego złego, a już wracam do ciebie. Może wieczorem znowu sobie posłucham płytę, wyjdę, ale wrócę do ciebie. Nie to może. Taka dwulicowość. To też jest i kwestia nie tyle zobojętnienia, co do prowadzenia do tego zobojętnienia, braku rozeznania i spowszednienia w tych treściach. To jest wpływ niestety mediów i audycji muzycznych, między innymi takiej, którą ja prowadziłem, bo wielu moich byłych słuchaczy zainteresowało się taką muzyką i w nią mocno wzrosło. I w momencie, kiedy sam przestałem na antenie prezentować tego rodzaju muzykę, uznałem to za zgubne i niepotrzebne. I w momencie, kiedy nawet próbowałem trochę ironicznie kontestować ją na antenie, to zacząłem otrzymywać od byłych słuchaczy pogróżki, żebym tego nie robił. I to mnie bardzo uświadomiło, jaki zły wpływ audycja miała na słuchaczy. I to sam uświadamiam tych innych autorów w stacjach publicznych Polskiego Radia, bo to są stacje regionalne, w których jeszcze audycje autorskie się ostały muzyczne, bo w stacjach komercyjnych tak tego nie ma. I gdzie są prezentowane tego rodzaju audycje, że jeżeli jesteście chrześcijanami, to zastanówcie się nad tym, co robicie. Jakie treści prezentujecie, jaka krzywda jest wyrządzana waszym słuchaczom. W tych miejscach, gdzie jeszcze prezentowane są audycje takie jak Metal Hammer Show, widać, że one są przesiąknięte treściami black metalowymi, okultystycznymi. To widać i w komentarzach na stronach tych audycji słuchaczy i widać po tym, jak oddziałuje ta muzyka na ich autorów. Bardzo destrukcyjnie, na ducha przede wszystkim. Chodzi to o życie, życie osobiste, rodzinne, które lega w gruzach. To nie jest tylko i wyłącznie to, że odsuwam się od Pana Boga, jest mi z tym dobrze, bo mam swoją wolność, ale że niezauważalnie, powoli całe życie lega w gruzach i takie psychiczne, jak i to swoich partnerów, jak i dzieci. Często porównuję taki znany przykład, tutaj przytaczam, że żaba, znany przykład, że żaba wrzucona do wrzątku wyskoczy, ale gdy wodę z żabą zaczniemy podgrzewać, ona nie zauważy tego już wrzenia i się ugotuje. I tak jest z nami. I muzyka często doprowadza do tego, konkretni wykonawcy ich przesłanie, że się zobojętniamy. Dochodzi do sytuacji, w której nie potrafimy już wrócić. Z moich obserwacji związanych z tym, co się odbywa także podczas modlitw o uzdrowienie i uwolnienie egzorcyzmów z konkretnymi przypadkami, widać, że to obudzenie odbywa się dwutorowo. Raz, kiedy ktoś, kto jest chrześcijaninem, postanawia jednak zwrócić się do Pana Boga i mówi, Panie Jezu, chcę do Ciebie, i następują wtedy nagle w życiu tej osoby wielkie problemy, dręczenia, manifestacje demoniczne, bo one wtedy nasilają się, lub u takiej osoby, która całkowicie to się wchłonęła i nie zwróciła się do Pana Boga, no w pewnym momencie także zły manifestuje
to, że ta osoba jest mu przynależna. Często jest tak, że młode dziewczyny mają chęć do samookaleczania się i cięcia rąk, nie wiadomo dlaczego, pod wpływem muzyki, często metalowej, często muzyki gotyckiej, gdzie jakby w muzyce gotyckiej krew jest pewnym atrybutem i symbolem tej muzyki, bo fani często uwielbiają wampiryczne klimaty i sami lubią się wcielać w wampiry. I są to problemy wielkie i takie manifestacje następują. Potem nazywam je manifestacjami demonicznymi, bo z własnej woli ta osoba tego nie robi. I często też, i też miałem takie świadectwa osób, że pojawiają się w ich życiu jakieś nieznane byty, jakaś dziwna, dziwna osobowa obecność jakiegoś bytu. Nie wiadomo, ale ktoś jest, coś towarzyszy. To takie dręczenie. Się pojawiają sytuacje bardzo przykre duchowo i psychicznie. I próbuje się wtedy taki człowiek uwolnić. Nie wie często jak. Daj Panie Boże, że dobry kapłan na drodze takiej osoby zostanie postawiony i wtedy zaczyna się walka o tę osobę, ale ona musi wyniknąć z własnej chęci, z woli tej osoby, bo nie można czegoś zrobić na przekór. Pan Bóg dał nam wolną wolę. Często jest tak, że w sytuacjach jakichś takich nawróceń, takiego doświadczenia wręcz mistycznego, prawda, w życiu człowieka następuje taka ciemna noc Nikodema, w której Pan Bóg usuwa się z życia osoby nawróconej, której tak dał znać, że jest i zostawia go właśnie z jego wolą, żeby on w tym momencie, takiej swojej ciemnej nocy, sam zadecydował, żeby zadziałała tu jego wola. Jak ta wola działała, że chce pójść w stronę okultystyczną, w stronę muzyki, która ten okultyzm promuje na przykład, to żeby teraz był ten moment zwrócenia się do Pana Boga. I Pan Bóg jest i czeka na to Twoje jestem, Panie Boże, i kocham Cię. Nie czuję Ciebie, nie widzę, nie czuję Ciebie wokół, ale wiem, że jesteś. I Ty jesteś moją drogą. A w Pana życiu, przy Pana nawróceniu, tym takim momencie, takim tym pierwszym, co takiego stanęło właśnie na drodze? Nie wiem, jakaś może osoba, może jakiś muzyk, może jakaś muzyka? Powiem o sytuacji, która mi się przydarzyła, ale ona, jeszcze nie byłem na nią przygotowany. Ale jakby to była próba, teraz obecnie wiem, że była i muszę o tym świadectwie mówić. To świadectwo Piotra Tomaszewskiego, który był pierwszym wokalistą deathmetalowego zespołu Vader. Był muzykiem, który rozpoczynał tam swoją karierę muzyczną. Po odejściu od zespołu grał w zespole Raksas, to już taki regionalny zespół olsztyński. I potem był po prostu biznesmenem, przedsiębiorcą, właścicielem sklepów meblowych. Również miał swoje historie związane z salonem tatuażu, który prowadził. No i kiedy doszedł swoich takich zarobionych pieniędzy, postanowił nagrać w końcu wymarzoną płytę życia. No, kariery takiej nigdy nie zrobił muzycznej. Nagrał płytę i przyszedł do mnie do stacji radiowej. To było pod koniec lat 90., 90. bodajże 8 rok. Szósty, ósmy, już tak ciężko wrócić pamięcią do konkretnej tej daty. W każdym razie przyszedł do mnie i powiedział: słuchaj, nagrałem taki materiał, zostawiam ci go i wiesz, dzieją się takie dziwne rzeczy w moim życiu i chciałbym, żebyś ty doprowadził do wydania tej płyty, do wydania tego materiału. Opowiedział mi tekst po tekście, co się znajduje na tej płycie. Uznałem, że jest to opowieść schizofreniczna, słuchając tych tekstów nagranych w stylistyce metalowego zespołu Mercyful Fate. Ale teksty były takie dosyć zaskakujące, bo i pojawiał się tam czołg rudy z czterech pancernych i pojawiała się Monika, która miała symbol 666. Pojawiały się takie dziwne sytuacje, które widziałem, że no, nie jest to normalny tekst. Uznałem, że to jest jakaś schizofrenia, prawda? Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że przychodził po pomoc do mnie jako dziennikarza z materiałem muzycznym, że to było wołanie o pomoc. On potrzebował wtedy kapłana, on potrzebował porady duchowej, by mu powiedzieć: słuchaj, musisz się zwrócić do Jezusa, nawet jeżeli jesteś niewierzący, spróbuj, co ci zaszkodzi, nawet takiego powiedzenia. Cała sytuacja skończyła się tym, że no, miał problemy, bo widział sytuacje demoniczne, jakieś mu się pojawiały. W ludziach widział demony, miał sytuacje, w których miał problemy z własnymi tatuażami. Twierdził, że smok chiński, który miał wytatuowany, wziął w niego ogniem, musiał zlikwidować ten tatuaż. No i doszło do przykrej sytuacji i świeć Pani nad jego duszą, odebrał sobie życie.
tak to się zakończyło. Było leczenie też i psychiatryczne. No ten przykład jest teraz. Ta płyta nie została na szczęście wydana. Ona służy jako przykład, jako w tym środowisku muzycznym, do czego pewne sytuacje mogą doprowadzić. W zespole często jako wokalista wcielał się w postać taką demoniczną, więc to nie jest performance. To funkcjonuje. Ja wierzę w miłosierdzie Boże, że w tych ostatnich sekundach zadziałało. Nie znamy do końca tej mocy miłosierdzia. Dla naszego Pana nie ma czasu. Także różne rzeczy mogły się wydarzyć w tej miłości do człowieka. Skoro dał tę możliwość, by świadectwo Piotra służyło ku dobru, to może to było jego ratunkiem też. W innych świadectwach, które wokół się rozgrywały, jest też i to realizatora muzycznego, znanego w środowiskach metalowych, który w studiu nagraniowym specjalizował się w nagrywaniu właśnie zespołów black metalowych i to często tych ze wschodniej granicy, które przyjeżdżały z Białorusi, z Ukrainy. Bardzo jest tam rozwinięty ten rynek okultystyczny za naszą wschodnią granicą. I się okazało, że dla nich nagrywanie w Polsce było tańsze niż realizowanie materiałów u siebie. No i on realizował, uznając siebie za człowieka wolnego od religii, nie satanistę, nie okultystę, ale człowieka wyzwolonego, którego religia ogranicza. Doszło do sytuacji, w której pojawił się u niego nowotwór, dosyć bardzo poważny nowotwór. I po całym leczeniu okazało się, że nie ma żadnego ratunku, że to prowadzi jednak do odejścia. Rodzina modliła się w jego intencji dosyć mocno i nakłaniała go w tych chwilach jego choroby, żeby szukał ratunku u Maryi, u Jezusa. I doszło do sytuacji, którą można nazwać cudem, że on nawrócił się. Można powiedzieć, nawrócił się na łożu śmierci. Więc to pokazuje, że dla każdego człowieka jest szansa. I dla niego w tym momencie się taka stała i pomimo manifestacji demonicznych, które były, bo były też tam modlitwy z nim związane i nad nim odprawiane, z jego udziałem i z jego chęcią, wola się liczy, były manifestacje niezależne od niego, ale przyjął Pana Jezusa, przyjął do swojego serca, przyjął sakrament. Także można tylko powiedzieć chwała Panu. I po jego odejściu jednak, po jego śmierci, podczas nabożeństwa, w jego intencji, niestety środowisko manifestowało niechęć do Pana Boga w Kościele przed Najświętszym Sakramentem. I dla rodziny, która w tym momencie w tak smutnej dla siebie sytuacji cieszyła się z tego nawrócenia i cieszyła się, bo to wielka radość, bo on się narodził dla nieba. I to powinna też taka być radość dla nas wierzących, jest ten ludzki smutek, ale ta rodzina autentycznie w tym bólu cieszyła się i miała do czynienia niestety z taką manifestacją dosyć smutną. Zły przegrał tutaj. I te dwa wydarzenia wpłynęły na Pana życie? One były bardzo istotne i rozmowa między nimi z Licą, z obecnie zespołu Lux Torpeda, wtedy kiedy z nim rozmawiałem, jeszcze grał Wesley Drinkers, rozmowa na temat jego nawrócenia wywołała sporo refleksji w moim życiu. Spotkaliśmy się na ślubie Pawła Grzegorczyka zespołu Hunter, bo byli ze sobą zaprzyjaźnieni muzycy Acid Drinkers. Paweł swego czasu tam zastępował Licę na gitarze w zespole Acid Drinkers. No i wspólnie tam biesiadowaliśmy i przy okazji rozmawialiśmy o wierze. I tak pytam Licę, nie wiem, czy on pamięta w ogóle to wydarzenie, ale pytam, słuchaj, co mam zrobić? Czy mam dalej prezentować taką muzykę? Bo ja rozgraniczam. Jest muzyka, treści, ale jednak jest metal. Sam grasz w zespole Acid Drinkers. Nawróciłeś się, mówisz o swojej wierze. On powiedział, słuchaj, ja ci tutaj złotego środka nie dam. To musi nastąpić w twoim sercu, to musi być twoja wola. To nie może być tak, że ja ci powiem, że masz tak zrobić i tak. I czy to jest dobre, czy złe i ty nagle będziesz się stosował. Bo to musi nastąpić w twoim sercu. I faktycznie od tego momentu zaczęło to następować, do całkowitego zerwania z tą muzyką. Chociaż zawsze ta łatka w stacji radiowej do mnie przylgnęła, specjalisty od ciężkich brzmień. I takiego, który jest z tym identyfikowany i że środowisko metalowe ma mnie za swojego, tak zwanego swojego. Ale przełom tak naprawdę nastąpił w roku odejścia świętego Jana Pawła II.
To był dla mnie brzemienny rok. Raz, że miałem poważny wypadek samochodowy, z tym cudem ocalałem. Wyszedłem bez szwanku, więc doświadczyłem obecności anioła stróża, dosyć mocnej i ochrony przed skutkami wypadku. Wtedy byłem dyrektorem festiwalu rockowego w Węgorzewie i sprzeciwiłem się obecności na festiwalu zespołu satanistycznego. Tak wszystko się zbiegło ze sobą. Zaraz po tym wydarzeniu zrezygnowałem z tej funkcji. Wiele okoliczności do tego doprowadziło, ale to było tym punktem, który doprowadził do pewnych konkretnych decyzji. Aż w końcu Pan Bóg doświadczył mnie urazem kręgosłupa. Mówił, ileż mogę cię budzić lat? Powiedział widocznie, już dosyć tego. I w końcu ten uraz spowodował, że pozbawiony sytuacji codziennej pracy, tego wyścigu szczurów, bieganiny, sytuacji takich stresowych, które tam były, miałem czas na refleksję i naprawdę oddanie się Panu Bogu i przyjęcie pewnych zobowiązań na siebie, czyli raz duchowej adopcji, dziecka poczętego, zagrożonego zagładą. I konkretnie modlitwa właśnie w intencji tego nienarodzonego dziecka wywołała taką wielką duchową rewolucję w mojej duszy. Olbrzymią, codzienna modlitwa, czyli moc modlitwy, uzmysłowienie sobie, jak ona jest ważna w życiu człowieka. I to takie tak zwane poranny paciorek i wieczorny, o 15 westchnienie do Pana Jezusa jest tak bardzo istotne w życiu człowieka, żeby o tym nie zapominać, bo to jest takie tak zwane niezbędne minimum codzienne. I że to samą tarczę nam daje. Ta modlitwa jest tarczą i wtedy nie musimy się obawiać złego, bo jesteśmy pod opieką. Jako ludzie jesteśmy słabi, jeżeli zdajemy się na własną wolę tylko i wyłącznie, ale pod opieką Bożą jesteśmy mocni modlitwą, mocni wiarą. Skoro padło, że jest Pan postrzegany z mocnymi brzmieniami, padła nazwa zespołu Strona B, także myślę, że czas na to. A wszystkim przypominam, że można też zadawać pytania. Już za chwilę uruchamiamy telefony do naszego studia. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56, a następnie 655 23 33 oraz 655 23 66. Również jesteśmy obecni na Facebooku Czas Wzrastania. Tam również można komentować. Na razie są takie piękne pozdrowienia od niektórych osób. Bardzo dziękujemy, ale też może pojawią się jakieś pytania. Naszym gościem jest pan Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz muzyczny, publicysta i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, których dowiadujemy się w tej audycji. Mamy telefon. Bardzo proszę. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Jarek z Kozienic. Bardzo, bardzo mnie zainteresował temat. Ja nie jestem aż tak... Ja czuję, że jestem rówieśnikiem pana redaktora. I chciałem tak powiedzieć, że w moim życiu kiedyś dawno, jak byłem młodym człowiekiem, to w zasadzie muzyka była bożkiem. Słuchami, tak jak mówił pan redaktor, w zasadzie można powiedzieć od rana do wieczora, z wyłączeniem chyba lekcji w szkole, bo na przerwach też. I to były różne brzmienia, były też i ciężkie, tam i muzyka punkowa, później metalowa, na studiach industrialna. Nie słuchałem nigdy, nie fascynowała mnie muzyka, którą można by zakwalifikować jako death metalowa czy właśnie jakaś okultystyczna. Natomiast tu mam takie pytanie, a w zasadzie komentarz też taki trochę, że słuchając muzyki i teraz również często sięgając do różnych utworów z różnych rodzajów muzyki, wydaje mi się, że autorom zawsze chodziło o wyrażenie jakichś emocji. Od początku chyba, zarania jak muzyka była tworzona, zła muzyka, to również jakieś negatywne emocje, złe, związane ze złym, z działalnością szatana, ale po przeciwnej stronie mamy emocje związane z miłością do Boga. Ale gdzieś jest jeszcze coś pośrodku. To są emocje takie typowo ludzkie, jak miłość do drugiej osoby,
No nie wiem, to nie muszą być teksty bardzo jaskrawe po jednej lub po drugiej stronie. Co z tym pośrodku? Bo przecież jest trochę w tym odcienia szarości, że ktoś śpiewa o miłości, że czuje się zdradzony, albo że na odwrotnie, odnalazł szczęście w jakiejś sytuacji życiowej. Nie jest zawsze tak, że jeżeli tekst jest albo z definicji zły, okultystyczny, albo zawierający inne treści, ale podany, czy pełen wulgaryzmów, podany przez osobę, która zajmuje się okultyzmem, ale mamy osobę neutralną, która jest muzykiem, tworzy muzykę i śpiewa o zupełnie czymś neutralnym, ale niekoniecznie chwali Boga w tym momencie, co w takim przypadku? Bardzo ciekawe pytanie, panie Jarku. Dziękujemy i pozdrawiam serdecznie. Już oddaję tutaj głos pan Grzegorz Kosjaniuk. Panie Jarosławie, nie jest to pytanie odosobnione, bo często jest zadawane i zadają sobie to pytanie właśnie ci, którzy słuchają muzyki. Bo jeżeli już mówimy o złym oddziaływaniu muzyki, to zawsze na plan pierwszy wysuwają się konkretne fakty, gdzie nie mamy takich wątpliwości. Emocje no, są związane z muzyką, są to dobre i złe emocje. W black metalu emocje są złe. To jest gloryfikacja szatana, satanizmu i nie zawsze, bo często zwolennicy tej muzyki twierdzą, że są satanistami, ateistami. Czyli dla nich to jest pewien wyraz emocji. Oni pokazują zło tego świata, a najlepiej im uświadomić to zło poprzez pokazywanie właśnie szatana. Poprzez taką siłę, która pozwala człowiekowi przetrwać, bo to jest gloryfikacja sił witalnych człowieka. Ja nie dam się uderzyć w policzek i prędzej oddam, prawda, niż w jakikolwiek sposób w ruch wrzucę przykazanie miłości. To mnie nie dotyczy. To właśnie mówiłem o tym stawianiu człowieka w centrum. Ale w przypadku takich tekstów, wykonawców, można powiedzieć obojętnych, którzy funkcjonują, a którzy swoje rozterki różne wplatają w muzykę, no to przecież nie czujemy tu żadnych zagrożeń. Każdy z nas ma swoje emocje, słuchamy tego. Gorzej, jeżeli po prostu w życiu tego człowieka mamy świadectwa antychrześcijańskie, a bywają takie. Gorzej, jeżeli w jego życiu po prostu widać zachwianie wiary tak mocne, że oddziałuje na fanów. I to jest zły owoc, bo po owocach poznacie. Jeżeli owocem takiej muzyki, takiego słuchania jej są niedobre rzeczy, no to mamy odpowiedź na pana pytanie. Choć z drugiej strony sytuacja w przeszłości, która była związana między innymi z Kurtem Cobainem z grupy Nirwany, była mocno związana z emocjami, które przeżywał w ciągu swojego całego życia. Zespół do tej pory jest promowany jako ten, który no, nie niósł jakichś zagrożeń, ale szczerze mówiąc wpisywał się w taki dekadencki nurt, że jednak sytuacje opisywane przez Kurta Cobaina wprowadzały niezdrową melancholię. No, w naturze człowieka jest być melancholijnym. Niektórzy uwielbiają ten stan ponad wszystkie. Przebywanie w melancholii jest czymś dla nich uroczym. Ten stan trzeba kontrolować również, żeby nie przesadzić, bo ortodoksyjna melancholia doprowadza do samobójstwa przecież. I trzeba uważać. W przypadku Kurta Cobaina i Nirwany no, trzeba szukać źródeł, z czego się biorą. Ja często badam źródła, dlaczego muzycy śpiewają o takich sprawach, a nie innych. W przypadku Kurta Cobaina, przepraszam, trochę zbocze, ale to trzeba powiedzieć, było tak, że wychował się w katolickim domu. Niestety problemy rodziców, rozwody doprowadziły do tego, że nastąpiło rozchwianie emocjonalne młodego człowieka. Raz mieszkał z ojcem i macochą, innym razem mieszkał z matką i ojczymem. I każdy z nich traktował go różnie. I dlatego zaczął w subkulturze i w osobach, które były odrzucone ogólnie w społeczeństwie, szukać dla siebie towarzystwa. Potem pojawiło się w konsekwencji tego wszystkiego zainteresowanie rzeczami, które stanowią pewnego rodzaju tabu, czyli płynami ustrojowymi człowieka, płodami ludzkimi, malował takie obrazy. To w konsekwencji weszło w twórczość muzyczną, w opisywane sytuacje, czyli cały jego świat emocji zaczął przenikać jako ten atakujący świat emocji jego słuchaczy, bo kiedy stał się sławny, to tak się stało przecież. I wsparcie środowisk homoseksualnych przez niego za sprawą jego żony Courtney Love,
która była działaczką feministyczną, jest do tej pory zresztą, i fascynacja zespołem L7, wręcz takim grunge'owo-punkowym zespołem stworzonym przez trzy panie, no była w jego życiu dosyć znaczna. Wprowadziła go w to środowisko też kobieta, w której szukał emocjonalnego oparcia. Do czego doprowadziły te emocje w jego życiu? Do tego, że go nie ma wśród nas, nie żyje. Popełnił samobójstwo. Niektórzy twierdzą, są to spekulacje, jak w przypadku takich gwiazd rocka różne, że być może ktoś go zabił. No fakt jest taki, że nie żyje. Ta melancholia, dekadencja, to wszystko do tego doprowadziło. W przypadku utworów wykonawców, które są wypośrodkowane, trzeba patrzeć, czy cała jest taka twórczość. Jeżeli mamy do czynienia z wykonawcą, który całą swoją twórczością przebywa w dekadencji i w melancholii, to nie jest dobre. A jeżeli to są po prostu w różnych piosenkach opisywane różne emocje, ale mamy też do czynienia w tej twórczości z radościami, to mamy równowagę. I tego się wtedy nie powinniśmy obawiać. No ale w muzyce, która konkretnie odwołuje się do złego, bo mamy do czynienia z wykonawcami, którzy robią to nawet i podstępem. Tutaj mówię akurat do starszych fanów. I podam przykład zespołu King Crimson, który jest zespołem legendą. Robert Fripp, legendarny gitarzysta, kompozytor, który działa aktywnie do tej pory. I przez lata komunizmu w Polsce, w stacjach radiowych, to było przemilczane. Tak naprawdę, co promuje Robert Fripp w swojej muzyce. Gdzieś tam ze środowisk protestanckich z zachodu docierały do nas strzępki informacji, że Court of the Crimson King, płyta tego zespołu, jest gloryfikacją szatana, gloryfikacją złego. Że płyta Lizard też ma takie elementy. Że dzieje się coś dobrego, ale to wszystko było na zasadzie wiadomości od trzeciej osoby i trochę takiej plotki. I nie było wiadomo, co się tam dzieje. A po latach okazało się, i sam Robert Fripp się do tego przyznaje, że zafascynowany był filozofią okultystyczną i bardzo chętnie promował nie tylko filozofie okultystyczne, ale także promował wykonawców, którzy zgadzali się w jego poglądach i zgadzają do tej pory. Tu chodzi na przykład o jednego z panów z duetu Daryl Hall i John Oates, który po prostu zajmuje się wykupywaniem domów, tak zwanych nawiedzonych, w których straszy, gdzie były duchy, i robi taką kolekcję, jest na tyle bogaty, i stworzył sieć okultystyczną właśnie takich domów. Na tej kanwie też powstały różne filmy, takie paradokumentalne z poszukiwaniem duchów po nocy w takich domostwach, więc porządny biznes osadzony w okultyzmie, bo sam muzyk w latach 70. z Robertem Frippem tworzył manifesty muzyczne, okultystyczne, bo tu nie chodzi o samego Alistaira Crowley'a. Tu chodzi o wielu tak zwanych pseudofilozofów, którzy w okultyzmie tworzyli swoje okultystyczne manifesty, więc tego jest całe mrowie. A muzyków inspirujących się również. Fleetwood Mac, formacja, która jest przecież grana w paśmie złotych przebojów w stacjach radiowych, old przebojów, gdzie Stevie Nicks działa jako wiedźma i się tego nie wstydzi. I nawet w wywiadach, które sam czytałem, autoryzowanych wywiadach przez nią, twierdziła, że w czasie koncertów z Fleetwood Mac w antraktach często właśnie różne takie własne złorzeczenia ze sceny wypowiadała. Jak na to spojrzeć? Czy mamy się z tego śmiać? Czy pan Kasianiuk teraz mówi farmazony, czy też przedstawia fakty? Czy to jest muzyka masowa? Czy powinniśmy się jej strzec? Co jest w kompozycji Little Lies? Nie bójmy się, że muzyka Fleetwood Mac zrobi jakieś spustoszenie nagle w naszym życiu, ale powinniśmy wiedzieć, co ludzie promują, jakie jest przesłanie. I że nam, chrześcijanom, nie przystoi wspieranie tego przesłania. I powinniśmy się z tego strzec i tego się po prostu wyrzeć, zostawić. Naprawdę, nasze życie nie zaburzyje przez to. Absolutnie. Chociaż wiem, jako osoba, która słuchała muzyki dosyć mocno i ona była zakorzeniona w życiu, zawsze się bałem, że co się stanie w momencie, jak tę muzykę odrzucę. Co się stanie z tą ścianą płyt, którą mam w domu. Jak przestanę ich słuchać, stanie się pustka. Jeden z moich bliskich znajomych boi się takiego dylematu. Jest na drodze do mocnego nawrócenia. Jest lekarzem. Pozdrawiam ciebie, jeżeli mnie słuchasz. Ale Pan Bóg cię postawił na mojej drodze, żebym posłużył się twoim świadectwem. Jest osobą, która na co dzień pomaga ludziom, ale która jest związana z muzyką. Pisze recenzje i tego w tym momencie najbardziej się boi. Co się stanie?
jeżeli odrzuci zupełnie muzykę. Bo czuję, że w tym momencie powinna ta osoba to właśnie zrobić. I to są dyskusje i się okazuje wielkie problemy, które nagle przy zdaniu sobie z tego sprawy, że tkwi tu jakiś problem dla nas i on jest w naszej psychice, bo nie tylko dotyczy wiary, tworzy jakieś blokady, że jest poważny. Że nie jest związany z tą przyjemnością tylko słuchania muzyki. Że się staje problemem. I takim on jest za sprawą wykonawców, wydawałoby się, no nie stwarzających nam duchowych kłopotów. A często w różnych mainstreamowych mediach, liberalnych mediach, argumenty, które my przytaczamy jako fakty związane z gwiazdami, są potem wyśmiewane. Jak my możemy podawać taki przykład, że na przykład zespół Rolling Stones promował satanizm? Ja wiem, że to jest już ikona rock'n'rolla, to jest symbol, który może funkcjonować jako produkt zupełnie pozamuzycznie, ale to nie oznacza, że nie mamy mówić o tym i nie mamy pokazywać, że tak było w historii tego zespołu, że był etap związany w historii zespołu Rolling Stones, związany z reżyserem filmu Kennethem Angerem i filmem Lucifer Rising, gdzie Mick Jagger miał być aktorem, gdzie Jimmy Page stworzył muzykę do tego filmu kilka lat temu wydaną przez niego na płycie, gdzie mieszały się ze sobą wierzenia Egiptu, satanizm i okultyzm dosyć mocno. I gdzie kilka kompozycji Rolling Stonesów nawiązywało jednak do satanizmu jak Mr. D. A to, że ostatnio na festiwalu w Glastonbury Keith Richards powiedział do młodzieży zgromadzonych tam, że nie powinni chodzić do kościoła, bo dla nich kościołem jest muzyka, też jest pewnie wymowne. Jest to atak na religię, jest to atak na kościół i na chrześcijaństwo jednocześnie. I trzeba to zauważać, a to, że jest celebrytą i to, że ma taki wpływ na młodych ludzi, pokazuje, w jaki sposób może ich od Boga odciągać, więc to nie jest miłe Bogu i odciąga ludzi od Boga, więc nie powinniśmy się wstydzić i mówić i podawać ten przykład jako zespołu, który pomimo, że zrobił wkład w muzykę rockową, jednak stworzył olbrzymi ferment w duszach. Tak mi się przyszło takie skojarzenie, no muzyka jest czymś przyjemnym, karmimy się nią, można powiedzieć, w jaki sposób się karmimy, wiele ludzi się nią karmi i mamy swoją ulubioną muzykę, czyli taki ulubiony pokarm i to nieraz jest tak właśnie, jakby powiedzieć o tej muzyce, o której pan mówi, o tych muzykach, o takich historiach, które się tam dzieją, jakby powiedzieć do much, do tych miliardów much, że to co jedzą to... No właśnie, jak to przetłumaczyć tym muchom wszystkim, że... Nie, że, tego się nie je. Jestem dosadny, ale trzeba czasami nazwać rzeczy po imieniu. Takich radykalizmów pewnie trzeba tak użyć, bo trzeba rozwagi. Często jest tak, że właśnie młodzież w szkołach, jeżeli przebywamy w środowisku, ja miałem akurat dzisiaj taką rozmowę jedną z uczestniczek warsztatów tutaj właśnie w Toruniu, która się właśnie tego obawiała. Akurat tak się zdarza, że większość dzieci to przyjmuje spuściznę swoich rodziców w słuchaniu muzyki, czyli to przechodzi jakoś pokoleniowo. Jeżeli rodzic jest wychowany muzycznie i uwielbia muzykę rockową czy metalową, to chce, żeby jego dzieci szły tym samym szlakiem, że też, żeby były wyedukowane muzycznie, jak to się mówi, no i wpędza swoje dziecko trochę w tak zwany kanał, z którego później ciężko je wyciągnąć. No w tym przypadku akurat było tak, że dziewczyna trochę się obawiała swojego towarzystwa, bo jej towarzystwo jest ateistyczne. Ona jest tam wierząca. Oni lubią jeździć na koncerty. Ona się nie zgadza na wspólne wyjazdy, że straci kolegów. Dla młodego nastolatka to jest szok. Nagle odejście od grupy, w której się przebywało. I stąd ta podpowiedź, żeby jednak szukać wspólnoty, żeby ona gdzieś była, żeby była ta alternatywa, bo w sytuacji, kiedy ona jest taka jedna i próbuje tam zaszczepiać, to może być problem, bo sobie nie da rady, a zostanie niestety trochę zakrakana w takim środowisku, ale osobiście przyjaźni żal, prawda? A presja jest, więc presja na co? Na odejście od Boga, czyli podążenie za grupą. I to są dylematy i to jest rozpowszechnione tak w szkołach, gdzie młodzi słuchają muzyki, gdzie głównym tematem często jest właśnie historia płyty wykonawcy koncertu, na którym się było. I to historia ważniejsza od tych spraw duchowych. Zresztą to jest zrozumiałe, bo młodość potrzebuje swojej przestrzeni i też jakiegoś takiego elementu wyszalenia. Ale trzeba dawać młodzieży alternatywę. O tym trzeba pamiętać. Zwłaszcza w takich sytuacjach, jakie stwarzają olbrzymie festiwale jak przystanek Woodstock, bo pozytywem festiwalu jest to, że młodzież chce przebywać ze sobą. Że w dzisiejszym świecie jednak, siedząc przed komputerami, no w pewnym momencie ucieka, żeby być w jakiejś wspólnocie.
brak tego zagospodarowania, rzucenie ich na wolną samowolę, brak pokierowania, gdzie potrzebują jednak, bo młodzież potrzebuje autorytetu i chce go znaleźć. To nie jest tak, że nie chce. Chce i potrzebuje, bo mam kontakt z młodzieżą i to wynika z ich słów. I to jest problem, bo pozytyw to jest taki, że chcą przebywać jednak ze sobą i szukać tutaj tej możliwości podania im tej pomocy. Ja w tych swoich takich konferencjach, w tym co opowiadam i rozmawiam o muzyce, staram się zwrócić uwagę na pułapki, które tkwią właśnie w tym świecie, bazując na własnych doświadczeniach, ale też nie siląc się na moralizatorstwo. Bo tego unikam, więc fakty najbardziej przemawiają i pokazanie. Zwłaszcza wśród tych, którzy mają chrześcijaństwo zakorzenione w tradycji. Bo muszę powiedzieć, że wśród osób nawróconych, na przykład osób, które wyrosły z rodzin ateistycznych, z rodzin na przykład wrogich Panu Bogu, lub z osób, które nie przeszły na chrześcijaństwo, jest ono bardzo mocne i jest trwałe. Zauważyłem to i jest bardzo mocna maryjność, bo często jest tak, że wśród tych chrześcijan, którzy są mocno zaobserwowani muzyką, jest jakiś strach przed świętymi, jest strach przed Matką Bożą. I oczywiście jest takie mocne wskazanie i takie wśród muzyków chrześcijańskich w stronę Pana Jezusa. Ekumenicznie zresztą nas wszystkich chrześcijan to łączy, ale wśród katolików w kręgach muzycznych jest strach. Strach przed relikwiami, strach przed takim oddaniem się Matce Bożej. I to jest jeden z elementów jednak oddziaływania. Oddziaływania tego w muzyce, podania się na tę wolność jednostki. Dosyć mocno. Za chwilę do tego tematu pewnie wrócimy. Tak. Może jakiś słuchacz do nas zadzwonił? Na pewno są telefony. Nawet odbierzemy już od razu, póki jest świeży telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Dzwoniam z Warszawy. Ja chciałbym pozdrowić ojca prowadzącego i pozdrowić pana redaktora. Chciałbym poruszyć kilka wątków, to znaczy... W ogóle audycja jest niezwykle interesująca, niezwykle ciekawa. Natomiast pierwszą rzeczą chciałbym powiedzieć, że mówimy przede wszystkim tutaj o tej muzyce ciężkiej, muzyce metalowej. I chciałbym powiedzieć, dać tutaj takie mini świadectwo swoje, to znaczy o tym, jak taka muzyka paradoksalnie, właśnie taka muzyka ciężka, ale chrześcijańska wprowadziła w moje życie chrześcijańskie, w moje życie katolickie bardzo dużą zmianę. To znaczy ja nigdy nie byłem, ja od zawsze jakby lubiłem muzykę, to było moje główne zainteresowanie, zawsze interesowałem się przede wszystkim muzyką rockową w bardzo szerokim pojęciu, ale także afroamerykańską. Ale gdzieś w pewnym momencie natrafiłem na znany wszystkim zespół, myślę, 2TM23, na jego wczesne nagrania, których to członków wcześniejsze ich jakby dokonania znałem, natomiast miałem parę nastoletnią przerwę po prostu w ich słuchaniu, bo moje zainteresowania się właśnie jakby zmieniły bardziej w kierunku muzyki takiej afroamerykańskiej. Ale w styczności z tą muzyką na nowo odkryłem po prostu swoją wiarę. To znaczy przekaz, który niosła ta muzyka w często bardzo ciężkich brzmieniach, bardzo ciężkich utworach, jednocześnie przeplatanych lżejszymi, balladowymi czy akustycznymi, tak dotarł do mojego serca, tak dotarł do mojej duszy, do mojej religijności, do mojej wiary, że ja po prostu zawsze będąc blisko Pana Boga, tak mi się wydawało, że byłem blisko Pana Boga, i to jeszcze w połączeniu z książką, tą słynną książką Radykalni redaktora Jakimowicza, spowodowało, że ja po prostu z takiego letniego katolika zacząłem pogłębiać swoją wiarę, zacząłem zagłębiać się w Pismo Święte, zacząłem zagłębiać się w piękno na przykład psalmów, w piękno modlitwy, w wiele, wiele, wiele innych rzeczy, w różne...
pogłębianie swojej wiary także przez lekturę, przez słuchanie różnych kapłanów, przez pogłębianie swojej wiedzy na temat Kościoła i to i na temat ruchów kościelnych, na temat zgromadzeń, kaznodziei i tak dalej, za długo, żeby wymieniać. Ale to było niesamowite i to się stało paręnaście lat po tym słynnym wydarzeniu, tak, po tym słynnym, to była druga połowa lat 90. Natomiast druga rzecz, którą chciałbym poruszyć, o której tutaj pan redaktor już zauważył, o której pan redaktor wspomniał, to jest to, że kiedyś właśnie te treści złe, mroczne, okultystyczne, satanistyczne były w zasadzie zarezerwowane tylko dla tych, do tej muzyki ciemnej, metalowej, bardzo ciężkiej i ostrej, a w tym momencie mamy to rozsiane praktycznie na każdy gatunek muzyki, prawda, na popkulturę, właśnie na gale MTV, na teledyski, że w zasadzie już nikt w tym momencie nie jest wolny, nawet włączając sobie stację radiową, czy włączając sobie najbardziej komercyjne utwory, najbardziej komercyjne piosenki. My jesteśmy narażeni po prostu na kontakt z okultyzmem. To jest moim zdaniem na kogoś, kto patrzy właśnie z perspektywy no już ponad 20 lat. To jest smutne i to jest zatrważające i właśnie potrzeba takiej formacji. Potrzeba takiego uświadamiania ludziom pewnych rzeczy i potrzeba właśnie takiej pracy, którą pan redaktor wykonuje i która jest moim zdaniem bardzo pożyteczna i bardzo ważna. No niestety musimy edukować tych młodych ludzi w tym zakresie. Musimy im pokazywać to, że to oswajanie z tą symboliką jest niebezpieczne. No i to w zasadzie tyle. No. Dziękuję bardzo, że to ten temat się pojawił w Radiu Maryja i dziękuję bardzo, że poświęcacie temu czas, że młodzi ludzie mają szansę po prostu być może także się też troszeczkę głębiej tym zainteresować, no i swoją refleksję także pogłębić nad tym, co robią, bo ja szczerze powiedziawszy też bardzo dużo troszeczkę mogę powiedzieć, że w pewnym sensie jakby do pana redaktora miałem podobne dylematy w swoim życiu, tak? Że też byłem zawsze chrześcijaninem, zawsze byłem katolikiem, a gdzieś zawsze z jednej strony już w tych dawnych latach miałem ten kontakt z tą muzyką i miałem, tutaj była bardzo duża, jakby to powiedzieć, taka sprzeczność gdzieś tam głęboko w sercu, ale ja też musiałem po prostu dojrzeć do tego, żeby odrzucić to wszystko i żeby po prostu opowiedzieć się po jednej ze stron zdecydowania, tak. No do tego trzeba światła Ducha Świętego, do tego trzeba dojrzałości, no i do tego trzeba także formacji, tak. No, także to jest bardzo istotne. Pozdrawiam jeszcze raz ojca prowadzącego, pozdrawiam pana redaktora. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękujemy panie Janie. Tak, to jest proces, ale piękne świadectwo i dzięki za to, że to wybrzmiało. Jestem pod wrażeniem i bardzo dziękuję za to świadectwo. Jeżeli chodzi o właśnie te nawrócenia muzyków, które nastąpiły w latach 90., to mówimy o zespole Armia i o Tomaszu Budzyńskim. W sumie to, co nastąpiło w tym zespole, spowodowało później problemy trochę z funkcjonowaniem grupy, z płytami niezrozumianymi, tak jak Triodante, która jest płytą skonstruowaną na podstawie Dantego i tamtej opowieści, ale bardzo sugestywnie. Tam jest bardzo piękna pieśń liczb, która w krokach zupełnie doprowadza nas do Pana Boga, takie mocne. Jest muzyka konkretnie adresowana do tych, którzy uwielbiają ciężkie brzmienia, bo jest bardzo trudna i wręcz awangardowa. W muzyce chrześcijańskiej, bo ja zaliczam tę płytę do muzyki chrześcijańskiej, wyprzedziła trochę swoją epokę, nie została zrozumiana, mogła stać się podwaliną do zreformowania albo w ogóle powstania nurtu muzyki chrześcijańskiej w Polsce, tego rockowego, ale nie było ku temu za bardzo podstaw, tym bardziej, że sami się formowali muzycy duchowo. Mówimy tutaj o Darku Malejonku, Maleo Reggae Rockers, ta duchowość, te świadectwa, przy okazji do tego patriotyzm tak pięknie przedstawiany, to są rzeczy no, unikatowe na rynku muzycznym i trzeba zawsze o tym mówić. Na nawróceniu, pięknych świadectwach Roberta Lice, które mamy na YouTubie i możemy posłuchać tego, o czym on mówi w sposób, pomimo swojego już dojrzałego wieku, zrozumiały dla nastoletnich odbiorców. I to jest istotne. I nawet w tym całym sporze, czy muzyka rockowa może
może nas doprowadzić do Pana Boga, prawda? Bo są takie spory i dotykają one nawet lux torpedy, bo w środowiskach chrześcijańskich rodzą się pytania. Czy zespół powinien grać w Wielkim Poście koncerty, w ogóle chrześcijański? Czy zespół grający muzykę chrześcijańską powinien w takim okresie przedstawiać swoją twórczość? No jest to twórczość jednak zarobkowa. Pomimo różnych dyskusji, czy zespół akurat tak się na scenie zachowuje, czy nie, trzeba przyznać, że ważny jest ten dobry owoc, który przynosi. Jeżeli muzyka przynosi dobre owoce, jeżeli się okazuje, że ratuje kogoś przed samobójstwem, no to jest owoc dobry i tego się należy trzymać. No i pytanie też, czy to jest rozrywka w tym momencie? Ciężko powiedzieć. No, w przypadku akurat Lux Torpedy jest tak, że wiele tekstów trafia do różnych pokoleń i można powiedzieć, że wiele osób tam się odnajduje w tekście. Nie chodzi nawet o muzykę, ale o tekst. Więc tak dla dojrzałego, który porządkuje swoje życie, jakaś tam treść istotna, jak i dla tego nastoletniego, który czuje się mocno wyalienowany. Oczywiście jako publicysta muzyczny, ja mogę tu zaraz się zacząć mądrzyć i publicystykę muzyczną uprawiać nie chcę tego, bo nie jest to tematem audycji. W każdym razie, jeżeli chodzi o Tymoteusza i psalmy, to jest ewenement i uważam do tej pory i jest to cały czas twarde moje stanowisko, że Tomasz Budzyński jest świetnym kantorem i zwłaszcza w tych psalmach spokojnych, tych akustycznych, przemawia przez niego Duch Święty. I do odbiorcy. I stąd taka jest i popularność, i chęć słuchania muzyki Tymoteusza, bo jego głos jest tutaj idealny. Wkomponowuje się. A jego wyśpiewane z armią Jezus Chrystus jest Panem też zrobiło rewolucję w mojej duszy i też do mnie dotarło dosyć mocno, bo byłem fanem armii od lat 80. i szczerze mówiąc przemiana tego zespołu, bo towarzyszyłem grupie w jej poczynaniach cały czas, była czymś dla mnie niesamowitym. Choć w pewnym momencie trochę się przed tym broniłem, ale Jezus Chrystus zwyciężył. Świadectwo bardzo, bardzo dobre i dotykające spraw tej ekspansji, tej symboliki w kulturze masowej. Z brzmień, które są powszechnie akceptowane i które niby pozornie nie powinny tworzyć zagrożeń. Ja tak cofnę się jeszcze do Keszy, o której mówiłem i tej złej symboliki w kontekście takiego perwersyjnego scenariusza do jej utworu The Young, który też opowiada o młodości, o schyłku tej młodości, o pewnej celowości tego życia. Ale ona nie bawi się tam za bardzo w kamuflowanie, nie podaje jakiegoś tajemnego kodu, jak na przykład robi Lady Gaga, gdzie musimy rozszyfrowywać to wszystko i się bawić w przypisywanie jakichś cech iluminatom, czy masonom, czy okultystom. Tu mamy bezpośredni przekaz, podany w takim bardzo, bardzo popowym, miłym sosie. Śpiewa, weź moją dłoń, pokażę ci tę zbuntowaną, dziką stronę moją. Wypowiada pewny komunikat, przekaz, konkretnie chce sterować swoim odbiorcą. W jaką stronę ma podążać za nią. Jest to trochę podobne do Miley Cyrus. Co prawda większym zagrożeniem jest to, co Miley robi, niż Kesha, bo tu można jednak stanąć w opozycji do symboliki satanistycznej, która nagle ona zaczyna przedstawiać. No ale Miley Cyrus uderza przede wszystkim w afirmację seksu. Ostatnio to, co robi, to jest taka pornografizacja jej twórczości, dotychczasowego dorobku, który miała. Przecież jeszcze kilka lat temu twierdziła, że Pismo Święte jest jej nieodzowną lekturą, że wywodzi się z chrześcijańskiej rodziny. Nie wiem, czy to jest akurat problem w tych moich badaniach przyczyn takich zagrożeń, skąd to się pojawiło. No jednak jest atak w rodzinę, bo zły uderza mocno w rodzinę, żeby ją rozbić. Uderza w ojca. W przypadku Miley Cyrus rodzina też rozwiedziona. Chociaż codziennie przebywała z ojcem, to pod wpływem wielkim matki. I ta przemiana nastąpiła właśnie tutaj w zgodzie z swoją rodzicielką. Choć też i w jakimś sterowaniu przez management, przez firmę, która do tej pory lansowała Miley Cyrus, która produkowała programy dziecięce,
a która później chciała kształtować już w świecie dorosłym produkt, który wylansowała. Pierw miał on oswajać z firmą młodocianych dzieci, które potem miały dorastać razem z tym wykonawcą i chodzić dalej w ten świat. W przypadku Miley Cyrus to doprowadziło do pokłócenia się świata muzycznego ze sobą, bo nawet taka kontrowersyjna dla katolików postać ze świata muzycznego jak Sinéad O'Connor, która sławiła się porwaniem zdjęcia z wizerunkiem papieża świętego Jana Pawła II obecnie, która się na scenie przebiera w sutannę, która ubliża religii, a z drugiej strony próbuje pokazać swoją miłość do Boga, ona sama zanegowała działanie Miley Cyrus, że to, co robi, jest niezdrowe, że tak nie powinna zachowywać się gwiazda na scenie, że nie jest to droga. Annie Lennox, znana z Eurythmics, a która też jest znana z kontrowersyjnego życia, również tutaj zaapelowała, więc to, co robi Miley Cyrus, nawet uderzyło w swobodę obyczajów, która do tej pory w tym świecie muzycznym panowała. I tam wywołało zadziwienie. To może jest takie niedostrzegalne mocno, ponieważ jest to postać ogólnie lansowana w mediach, ale jeżeli skonstatujemy, że do tej pory Miley Cyrus była na wszystkich piórnikach i plecaczkach dzieci w szkołach podstawowych w okresie nauczania początkowego i nawet w przedszkolach, że była to postać, która tak lansowała fajne życie nastolatka, takiego rodzinne życie w telewizji, co obecni nastolatkowie mogą o niej sądzić, którzy byli jej fanami. To jest naprawdę mocny kryzys duchowy w tym momencie. Mówimy bardzo dużo o muzyce i aż się prosi, żeby coś teraz zagrać, coś zaśpiewać. Padło hasło też i patriotyzm w tym wszystkim i padło hasło Maleo Reggae Rockers. Piękna płyta Morowe Panny. Jest akurat czas ku temu, przecież cały czas jesteśmy w, można powiedzieć, klimacie powstania warszawskiego. I wrócimy do tematu, bo widzę tutaj na Facebooku do Sabatonu. Tak, czyli tak, przy okazji tak, patriotyzmu tym, jeszcze tak, się pojawi, tak, także tu tak, uspokajam facebookowiczów, do tego tematu wrócimy. Tak, wrócimy do tego wpisu, który jest na Facebooku, do jednego i do drugiego, bo tam jeszcze chyba drugi jest też z takim dobrym pytaniem. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania albo chce jakąś dyskusję wprowadzić na Facebooku Czasu Wzrastania, bardzo zapraszamy. Oczywiście zapraszamy też, aby telefonować. My wracamy do naszego Czasu Wzrastania. Temat o drugim dnie w muzyce, rozrywce i dobrych intencjach. Naszym gościem jest pan Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz muzyczny i publicysta. Również piszecie na Facebooku Czas Wzrastania i właśnie padło to pytanie. Czy ja zespół Sabaton... Nazwał ojcze tematem tak, przewodnim dzisiejszego dnia. To pytanie, jak to się pytanie, okazało. Tak. I na Warszawach, w Wyższej Szkole Kultury Społeczno-Medialnej też. Tak. Okazuje się, że jest problem chodzi o zespół Sabaton. Reprezentuje power metal, prawda? Pytanie jest takie, czy jest w porządku. Często jest tak, że ja to dziękuję akurat słuchaczom i często rozmówcom, że bezpośrednio pytają i nie czekają na jakieś tutaj rozwijanie i kamuflowanie tematu, tylko odpowiedź tak czy nie. Zespół Sabaton nie wywodzi się z chrześcijaństwa. On jest bardzo miły Polakom, ponieważ w swoich piosenkach oddał chwałę naszym bohaterom. I przez to wielokrotnie zapraszane na uroczystości, na festiwale, no, otrzymywał podziękowania od nas, no, i chwała im za to. Ja też dziękuję, bo rzeczywiście było to honorowanie muzyczne, a w muzyce rzadko to się zdarza, zwłaszcza by zachodni wykonawcy robili taki ukłon w stronę naszych bohaterów i pokazywali ich heroizm. Nie opiewają Boga, nie opiewają chrześcijaństwa, nie opiewają heroizm, ale taki bardziej wyrosły z tradycji ich przedchrześcijańskiej, z tej pogańskiej, z tradycji wikingów, z tradycji tamtych bóstw. Więc ten heroizm się pojawia i jest jakby w ich krwi to doceniają. Sami muzycy, zanim utworzyli Sabaton, też grali w różnych projektach. Nie zawsze były to projekty dobre. No sam Sabaton bryluje w treściach historycznych. Tu możemy raczej dyskutować na temat taki, czy Karol Gustaw był królem przyjaznym Polakom, jak go przedstawiają w dobrym świetle na swojej płycie, czy nie. Można powiedzieć, trochę tak ironizując, że chyba tak, bo
wiele zabytków polskich jest teraz w muzeach szwedzkich i dzięki temu możemy je podziwiać, a tak może poprzez wszystkie zawieruchy by gdzieś zupełnie zaginęły. No ale tak bez takiego dowcipu, takich bezpośrednich zagrożeń nie ma w muzyce sabatonu, ale zagrożenie jest w nucie, bo jeżeli mamy do czynienia z grupą grającą taką muzykę, od razu jest chęć potem poznania innych z tego samego nurtu i wielkie ryzyko zainfekowania się, po prostu powiem tak potocznie, czymś, czym nie powinniśmy. A to, że sam zespół, zresztą to widać na sesjach zdjęciowych, takie, a nie inne gesty pokazuje, no widać, że no, nie są bliscy chrześcijaństwa, a raczej bliscy no, takiej idei rock'n'rolla, sex, drugs and rock'n'roll, czyli czerpania z muzyki, bycia muzycznym celebrytą w pełni, jak tylko się należy. Ale sam jestem pełen szacunku dla tych kilka kompozycji i tu chyla czoła. Jest to podobna sytuacja jak z grupą Laibach, która pochodzi ze Słowenii. Zespół, który wiele kontrowersji w swojej ojczyźnie wywołał i wiele kontrowersji na płaszczyźnie europejskiej. Ostatnio przecież z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nagrał powstańcze piosenki w własnych interpretacjach. I tu można robić ukłon, że zespół niepolski robi taki ukłon. Ale czy zespół Laibach jest w porządku, jeżeli chodzi o sprawy związane z wiarą chrześcijańską i atakowaniem tej wiary? Należy sobie zadać pytanie w takich sytuacjach. Zespół Marduk też zrobił ukłon black metalowy w stronę Warszawy. Stworzył kompozycję, taki ukłon. Czy to oznacza, że mamy się delektować twórczością tego zespołu, która jest satanistyczna? I czy mamy nawet dziękować im za to, że zrobili ukłon w stronę naszych bohaterów, sataniści, prawda? Gloryfikują siłę. Gloryfikują siłę witalną. Dla nich to była siła w tym heroizmie, no nawet takim, który no nie był zwycięski, to doceniają to. I stąd jest taki ukłon. Zespół Sabaton akurat nie tworzy muzyki satanistycznej, nie tworzy muzyki okultystycznej. Obrał sobie taki historyczny pułap i w tym się czuje dobrze. Więc tutaj się kłaniajmy. Nie jest to Viking Metal, jak w przypadku na przykład zespołu Manowar, gdzie akurat muzycznie są to zbliżone gatunki do siebie. No ale w takich brzmieniach wikingowskich, bo do tego dochodzi tak zwany pagan metal, czyli już zupełne skierowanie się do pogaństwa i tamtych bóstw. W metalu, w muzyce metalowej jest mocne, a zwłaszcza wśród zespołów skandynawskich powszechne. To jest dla nich tradycją. Nie jest przypadkiem, że ambasada Norwegii zrobiła ostatnio wystawę wykonawców black metalowych, fotograficzną, wystawę zdjęć z festiwalu norweskiego black metalowego, gdzie sam ambasador, człowiek dojrzały, twierdzi, że jest to spuścizna, jest to po prostu tak trwale wpisane w kulturę norweską, że ambasada powinna black metal promować na świecie, bo tu się narodził. I że nawet pracownicy ambasady przechodzą szkolenia ze znajomości black metalu. Więc to jest pewien ewenement, czy to chodzi o to, że nastąpiła satanizacja zupełna Norwegii, czy też zobojętnienie i brak zupełnego rozeznania. Wydaje mi się, że są to elementy zupełnie ze sobą zmieszane i jest to jakiś taki tygiel i pewnej bezradności, bo jeżeli się spojrzy na muzykę współczesną black metalową, na to, co się w niej dzieje, tak jak zespół Ulver, który w sumie wszedł w muzykę ambientową, a muzykę ambientową mi też dzisiaj pytano, to treści black metalowe dalej są przedstawiane, antychrześcijańskie, ale już taki zupełnie brzmieniowo złagodzonej formie, gdzie Ulver występuje z orkiestrą symfoniczną norweską, bryluje na salonach, jest prezentowany w mediach i rzeczywiście ta muzyka nie jest tam niszową. A kwestia podpaleń kościołów z początku lat 90., morderstw między muzykami, jak było w przypadku zespołu Mayhem, to kwestia już się okazuje historyczna, bo sam pan ambasador w wywiadzie udzielonym dla mainstreamowego pisma i portalu internetowego stwierdził, że swój wyrok odsiedział, więc to już sprawa była. A jego wkład w kulturę jest nie do podważenia Norwegii. Gabrysia jeszcze pyta o tym, co dzisiejszy gość, czyli pan Grzegorz Kasjaniuk, sądzi o festiwalu Sunrise Open Air i o zespole Manfred & Son z Walii.
Są to pytania już takie dosyć szczegółowe i każdy, ja rozumiem, że pani Gabriela to uczestniczką jest z tych festiwali, słucha zespół i chciałaby wiedzieć, czy dobrze, że tam jeździ, czy jest. Potrzeba jest rozwagi w takich przypadkach. Są różnorodne festiwale, akurat te są na tyle takie masowe, że mają szeroki dobór wykonawców i można znaleźć tam naprawdę coś dla siebie, zobaczyć i posłuchać i tym się ucieszyć. Negatywem raczej jest to, co się dzieje wokoło, czyli mocna konsumpcja alkoholu, czyli doprowadzanie do uzależnień. Zawsze sponsorem festiwali no jest jakiś koncern związany albo z piwem, zazwyczaj z piwem. I jak możemy tutaj powiedzieć, że mamy pozytyw z festiwalu, skoro mamy mnóstwo pijanej młodzieży, gdzie nieodzownym atrybutem jest puszka, prawda, piwa lub plastikowy kubeczek z piwem podczas takiej imprezy. Oczywiście wszystko jest dla ludzi w umiarze i w jakiejś tam normie, ale tutaj te normy są mocno przesuwane i następuje zupełne takie przyzwolenie dla spożywania alkoholu. Niby jest dozwolony dla pełnoletnich, prawda? Ale sami wiemy, co się dzieje na festiwalach i widzimy właśnie ten negatywny tego skutek. Czy Manfred & Son jest zespołem fajnym, czy nie? Musisz sama to osądzić. Po prostu poczytaj teksty, wejdź w ten zespół. Jest to zespół w brzmieniu bardzo sympatyczny, mający grono oddanych fanów, którzy uwielbiają ich artyzm. Ale ja to proponuję, zanim sam jakiś zawyrokuję, żeby samemu spróbować, zanalizować i poddać własną wolę próbie. Jeżeli znajdziemy coś, co obraża Pana Boga, czy jesteśmy w stanie po prostu w tej miłości do Boga to odrzucić, chociaż nas tak to kusi i tak się nam to podoba. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć sobie, że to Pan Jezus jest moim Panem? Oskar jeszcze pyta, a co z Iron Maiden? Ich perkusista się podobno nawrócił. Nico McBrien się nawrócił, nie jest katolikiem, jest protestantem. Nawrócił się dzięki swojej żonie. To był cud, bo to była wizyta w kościele i to był ten moment. To są cuda rzeczywiście, dlatego dla osób wątpiących zawsze polecam taką wizytę w sanktuariach również. Polecam sanktuarium w Getrzwałdzie, to jest jedyne miejsce z uznanymi objawieniami w Polsce. 160 razy ta Matka Boża się objawiła w 1877 roku i swoimi cudami do tej pory potwierdza swoją obecność i obietnicę, że zawsze tam będzie błogosławiła. Więc tam jest i polecam tym wszystkim, którzy mają jakąś wątpliwość, żeby odwiedzili to miejsce i spotkali, doświadczyli Matki Bożej i tego bezpośredniego kontaktu. No, podobny kontakt miał Nico McBrien. On właśnie w kościele doznał silnego nawrócenia o obecności Pana Jezusa. I to jest według mnie no, jakimś ratunkiem dla samych muzyków. Czy dla przesłania zespołu? Tu trochę wątpię. A dla samych muzyków tak, bo Nico McBrien twierdzi, że rozmawia z nimi. Już od 2002 roku próbuje to robić. No, jakoś te rozmowy za bardzo nie skutkują tutaj nawróceniami pozostałych muzyków. Chociaż Dave Murray jakoś obnosi się z krzyżem i widać, że być może nie jest to dla niego tylko jakimś talizmanem, tym znak. Ale faktem jest, że Bruce Dickinson ostatnio mocno się przyznaje do swoich fascynacji, przede wszystkim magią. Uwielbia sytuacje związane z taką dekadencką poezją XIX-wieczną i klimatami końca XVIII wieku. I trzeba przyznać, że to mocno wciela w swoje teksty i to wyśpiewuje. To nie jest dobre. Najgorzej jest to, że potrafił także wyśpiewać się z kapłanów, zwłaszcza w teledyskach z początku lat 90. Więc trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Sam uwielbiałem zespół Iron Maiden przez wiele lat. Obnosiłem się z logo tego zespołu, będąc fanem na kurtce jeansowej. Byłem na koncertach tej formacji, ale to nie zwalnia mnie z obiektywizmu i spojrzenia na twórczość tego zespołu. To nie jest tylko taka maskarada i performance. Jednak kiedy się pojawia stwór, no oczywiście on wzbudza sympatię Eli, maskotka zespołu, ale jednak jest to potwór, to jest no, jakaś poczwara. Więc nie należy tego odbierać jako czegoś tylko i wyłącznie w ramach performance'u, bo obrzydliwością jednak dobra nie można promować. Wielu uważa, że czaszki są nawiązaniem do Memento Mori, więc pamiętajmy o śmierci i to powinno nas przybliżać do Pana Boga, ale jednak często symbol czaszki jest używany wręcz przeciwnie i nie należy zwłaszcza w muzyce rockowej tego tak interpretować i naginać chrześcijaństwa na swoje potrzeby.
Zaraz do tych pytań jeszcze wrócimy z Facebooka, a cały czas dzwonią telefony, aż żal nie odbierać. Wypadałoby. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo? Halo? Halo. Jesteśmy na antenie. Takie pytanie tutaj do osoby, która, nie wiem, jest jakimś tam... Kurczę, bo tak słucham was nie od początku. Mhm. A jak masz na imię? Mariusz. Mhm. I jakie pytanie? Po drugiej stronie jest... Nie, chodzi mi o to, bo tak, tutaj krytykuję Iron Maiden, mówi, że był ich fanem, że perkusista ich, dobrze, nie wiem, czy dobrze pamiętam, perkusista się nawrócił od 2002 roku, tam ostro działa podkręca swoich kolegów do tego, żeby się nawrócili. Ale od 2002 minęło 12 lat. A on jako nawrócony dalej gra w zespole Iron Maiden. Czy to nie jest tak, że on garnie kasę z jednej strony, a z drugiej strony się nawrócił? Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie, tak. Bo tak. Ja znowu z drugiej strony też słuchałem was wcześniej, mówiliście o hip-hopie i o muzyce reggae, która jest nieodłącznie związana z marihuaną. Dokładnie. Czy wierzący hip-hopowcy i reggae mani palą marihuanę, czy to jest zabronione u nich? No oczywiście, że to jest używka. Przecież chrześcijanin nie powinien palić marihuany. Mówiłem, a dlaczego ma palić? To jest używka. Ja jestem na przykład przeciwnikiem papierosów, ale jednak są zalegalizowane, prawda? A jest też używką i doprowadzą. Ale to legalizacja, bo to jest tylko interpretacja przepisów i tego, kto legalizuje, tak? Mariuszu, czy palisz marihuanę? Tak. I czujesz się z tym dobrze? Wyzwala to ciebie? Nie czuję. Nie, co ja w ogóle, bo przyznam się szczerze, ja jestem ateistą, ja słyszę w radiu, że jestem sporo opóźniony. Natomiast zawsze mnie to interesowało, bo ja mam sporo znajomych księży, jednego, który tam udzielał mi komunii, później był obecny na pogrzebie mojego kuzyna, specjalnie przyjechał tam już zupełnie z innej parafii, żeby go pochować. Nigdy nie miałem z tym problemu. Ja jako młody człowiek słuchałem na przykład muzyki zespołu Kat. Mało tego, ten ksiądz, który jest moim bardzo dobrym znajomym, też tego słuchał, bo nie dlatego, że, nie wiem, po prostu interesowało go przeciwieństwo, tak? Ja miałem sporo kontaktu z innymi religiami, znaczy sporo kontaktu. Interesowałem się religioznawstwem. I w pewnym momencie stwierdziłem, że no, nie potrafię wybrać tego, co jest dla mnie najlepsze. Więc jest jak jest, jest mi dobrze. Natomiast wcześniej mówiliście też o zespole, wokalista Iron Maiden, tylko Icy Drinkers do niego przeszedł. Jak to się nazywało? Lux Torpedo? Możecie przypomnieć? Lux Torpedo? O właśnie, o Lux Torpedzie. Mówicie, że dawanie koncertów za pieniądze w czasie postu i tak dalej powinno być zabronione, albo... Nie, dopiero się, tak. Może źle zostaliśmy zrozumieni. Zastanawialiśmy się, nie daliśmy ostatecznie odpowiedzi. No zastanawialiście się, tak? Mhm. W kościele ludzie śpiewają w czasie postu, tak? Wcześniej była też mowa o tym, że ludzie śpiewając się modlą dwa razy bardziej. Ludzie też zostawiają pieniądze na tacy w kościele w czasie postu, dają na jakieś tam ruraty. A jak się pójdzie do kościoła, żeby cokolwiek załatwić, nie wiem, pogrzeb dla biednej rodziny, to i tak jest zawsze jakiś cennik. O tym się nie mówi. Zwróć uwagę w ogóle wróćmy, tak, bo dużo rzeczy, jeżeli pozwolisz. W swoich parafiach. Jak moja siostra wychodziła za mąż, to ksiądz jej powiedział, no to łaska, ale nie mniej niż 1500. Ale zwróć uwagę, Mariuszu. Nie wierzę. Nie chcę mi się wierzyć, przepraszam. Że mówisz, Mariuszu, do nas z punktu widzenia, jak powiedziałeś, ateisty, prawda? Mówisz z tego punktu widzenia. I tak cię odbieramy. Z punktu widzenia osoby, która interesowała się wieloma religiami, ma jakieś... No ale stwierdziłeś, że jesteś ateistą. Tak, ja uważam siebie jako ateistę i nie jest mi z tym źle. No ja rozumiem. Postępuję zgodnie z własnym sumieniem i stwierdzam coś takiego, że jeśli Bóg istnieje... A mogę słyszeć wasze odpowiedzi w swoim telefonie? Bo tak, jak radio podgłośnie, to wy będziecie mieli pogłos. Mhm. A ja was słyszę w radiu, że wy mi odpowiadacie, a tu nie słyszę. Ale nie rozumiemy teraz. Powinieneś nas słyszeć w swoim telefonie. No właśnie, nie słyszę was w telefonie, słyszę was w radiu. Jak ja mówię i wy mówicie, to w telefonie słyszę tylko, że ja mówię. Dobrze, nie rozumiem, ale bardzo dużo wątków podjąłeś i... Powiem tak, Mariuszu. Ja lubię o tym rozmawiać. Ja byłem na to jest bardzo ciekawe. To... Ludzie mnie zaakceptowali po prostu, że mam takie i takie poglądy, ale chętnie słuchałem ich i tak dalej. Mm-hmm. Naszym celem nie jest, Mariuszu, żeby ciebie... U braci Albertu, nie wstydzę się tego... Mariusz, nie dasz nam odpowiedzieć tobie.
Mariusz, czy my możemy coś spróbować odpowiedzieć w jakiś sposób przynajmniej? Jasne. I nie wiem, czy to będzie w 5% ciebie usatysfakcjonuje, czy to będzie w 1%, czy w 100%, tego nie wiemy, ale spróbujemy coś powiedzieć. Przede wszystkim, Mariuszu, nie jest naszym zadaniem atakować twojego ateizmu, to jest jedna rzecz, szanujemy ciebie. Treści, które tu przedstawiamy w audycji, mówienie o zagrożeniach duchowych związanych z muzyką, są mocno nakierowane na środowisko chrześcijańskie. Tych wszystkich fanów, którzy czują się chrześcijanami, katolikami, którzy mają dylematy, dzielą się tymi dylematami. Swoje świadectwo też przedstawiam w oparciu o konkrety, które wydarzyły się w moim życiu, tak jak ty opowiadasz swoich, ale jest to zabarwione chrześcijaństwem. Ja nie odchodzę od chrześcijaństwa, od katolicyzmu, nie mam takiego żadnego dylematu, ale też i nie moją rolą jest teraz jakby przekonywać ciebie do kościoła, do tego, w czym my tutaj jesteśmy i w jaki sposób interpretujemy zachowania muzyków. Nie neguję tu teraz twojego spojrzenia, masz swoją wizję, ja nie zgadzam się akurat z twoim zdaniem, jeżeli chodzi o używki, marihuanę. Jeżeli chodzi o to, twierdzę, że jest to zbyteczne, zupełnie człowiekowi niepotrzebne, bo można odnaleźć się zupełnie w innych sytuacjach i nie potrzeba tego. Jestem przeciwny. Takie moje zdanie, szanuję twoje, które masz. Faktycznie marihuana to nieodzowna część muzyki reggae. Możemy tu mówić o Bobu Marleyu, bo do niego mógłbym nawiązywać, bo jest to dla mnie tu bardzo dobry przykład właśnie człowieka, który zauważył tę duchowość i potrzebę rozwijania i jednak zostawienia marihuany, ponieważ on przed swoją śmiercią, do której w sumie doprowadził poprzez zaniedbania, bo to była kontuzja nogi, kontuzja palca, wdało się tam zakażenie i doszło do rozwoju nowotworu, no ale przed swoją śmiercią się nawrócił, był rastafarianinem, uwielbiał tę filozofię, a w tej filozofii palenie marihuany było jak przyjmowanie komunii świętej, więc dla nich miało to taki zupełnie inny wymiar, więc jeszcze inny poziom dodany. On w ogóle zaakceptował przystąpienie do kościoła etiopskiego, tak jak i ostatni cesarz Etiopii apelował do wszystkich Rastafarian, żeby właśnie do tego ortodoksyjnego kościoła przystąpili, żeby te filozofie, które są jednak zgubne dla ich życia, zostawili gdzieś tam. I o takich sprawach opowiadamy, o zagrożeniach duchowych, które gdzieś tam czyhają dla ludzi. My w to wierzymy. To jest z punktu widzenia właśnie swojego ateizmu. Możesz nas nie zrozumieć i nasze tutaj argumentowanie. Dziwicie, że Nico McBrien przez 12 lat ze swoją ewangelizacją nie dotarł do innych członków tego zespołu. A dla mnie to jest tak, że bardzo się dobrze stało, to jest jego łaską, że właśnie pozostali muzycy Iron Maiden nie mają na niego takiego wpływu, że on tę swoją wiarę może jeszcze uchronić, zarabia pieniądze. Oczywiście jest kolekcjonerem samochodów wyścigowych, to są pieniądze dla nas niewyobrażalne. I tym bardziej zadziwiający jest fakt, że w świecie takiego bogactwa nastąpił taki przewrót duchowy u niego, więc można powiedzieć, że jest na drodze duchowego uzdrowienia. Ja w to święcie wierzę. Czy kiedykolwiek pozostali muzycy tego zespołu się przekonają, że doznają takiej łaski nawrócenia? Trzeba się o to modlić. Ja jako chrześcijanin o to się modlę. W hip-hopie mocny ruch chrześcijański nastąpił jako kontestacja w ogóle tego wszystkiego, co było złe z punktu widzenia chrześcijańskiego. I sam przyznasz, że wartości, które promuje chrześcijaństwo, które są zawarte w dekalogu, nie są w sprzeczności z egzystowaniem ze sobą człowieka w społeczeństwie. Wręcz przeciwnie. One były zawsze podstawą tworzenia państwowości. Gdzieś tam u podstaw i nawet u podstaw powstania Unii Europejskiej, która te zasady gdzieś tam wykrzywiła i spaczyła. I zawsze chrześcijaństwo budowało cywilizację. Pierwsze szkoły, które powstały, choć jest oczywiście, żyjemy w epoce takiego ataku i szukania wszystkiego złego, tam gdzie jest Pan Bóg i jesteśmy mocno atakowani różnymi informacjami, to jednak tej prawdy nikt nie zakłamie. Tego, że chrześcijaństwo stworzyło naszą cywilizację, że na chrześcijaństwie zbudowaliśmy te relacje międzyludzkie, które teraz są niszczone.
Ja wiem, że Mariuszu, nie zaspokoiłem twoich pytań. Trochę byłeś kontestujący w tym, co powiedziałeś. Ja też mam takich rozmówców. Wiem, że to jest i z chęcią bym kiedyś się z tobą spotkał i porozmawiał. Nie na zasadzie kłótni, ale na pewno dyskusji. Tak, bo też wiele osób pyta o pana namiary, jak pana gdzieś znaleźć w internecie. Oczywiście można na Facebooku, wpisując Grzegorz Kacjaniuk, tam jest strona ogólnie dostępna z artykułami, informacjami. Jest odniesienie do strony internetowej, do bloga, który prowadzę, gdzie też są teksty, które są zamieszczane w miesięczniku Egzorcysta. Ja powiem nazwę tej strony, ale dla tych, którzy nie zapamiętają, to oczywiście przez Facebook można tam przejść przez odnośnik gk-wmur.blogspot.com. Dlaczego taka dziwna nazwa? To może teraz tak zdradzę. Jeszcze jak byłem dziennikarzem Polskiego Radia, ta nazwa była nazwą mojej strony. Głową w mur. Prowadziłem taką audycję i stworzyłem właśnie taką nazwę. I ta strona po prostu automatycznie przekształciła się w to, co obecnie jest na niej prezentowane. Nie zatracając tego charakteru muzycznego. Postanowiłem, by nie zaniedbać starych swoich słuchaczy, którzy znali tę nazwę i pozostali przy niej i są. I nieraz w sposób kontrowersyjny, zwłaszcza ci starsi słuchacze, w sposób taki dosyć opozycyjny. Tak jak pan Mariusz. Wypowiadają się, zostawiam te komentarze. One są też podstawą dyskusji pod artykułami i wydaje mi się bardzo zdrowej. Także zachęcam także do komentowania. Tam także są i konferencje, które były zamieszczone na YouTubie. Być może właśnie tam słuchacze odnajdą też odpowiedzi na swoje pytania, których no nie możemy tu wszystkich udzielić na antenie. A tak jeszcze do pana Mariusza i do wszystkich podobnych w myśleniu, nie wiem, może gdzieś tam poszukujących. Ja życzę wam po prostu szczerego szukania prawdy. Naprawdę szczerego, bez jakichś naleciałości różnych, że coś jest takie czy takie. Nie, szczerego szukania prawdy, bo jak będziecie szczerze poszukiwać tej prawdy, na pewno znajdziecie ją. I te pytania, na które nie odpowiedzieliśmy, a są na Facebooku tej strony, będą odpowiedzi na moim Facebooku dotyczące i Kazika Staszewskiego, Metaliki i zespołu Slayer. Także w dalszym ciągu, drodzy słuchacze, możecie na tej stronie tutaj w komentarzach zostawiać pytania. Ja je nie zostawię bez odpowiedzi. Ja jeszcze mam na koniec takie pytanie, bo do tego nie doszliśmy jeszcze w tym całym opowiadaniu też świadectwa pańskiego życia. Pojawił się też Gietzwald w tym procesie nawracania w pana życiu. Spotkanie bezpośrednio z Matką Bożą i jej oddziaływania, tak w kwestiach zdrowotnych kłopotów, które miałem, jak i duchowych. I to jest moc uzdrowienia i dotknięcia właśnie tej obecności, której człowiek potrzebuje, bo potrzebujemy trochę jak ten niewierny Tomasz, jakiegoś znaku. I ten znak tam możemy otrzymać. Potrzebna jest wiara, a często też następuje to nagle i niespodziewanie, jak takie tąpnięcie, uderzenie dosłownie młotem w ducha. Także polecam to miejsce. Jest tam obecność Matki Bożej żywa. Jest tam też cudowne źródło. Woda, która błogosławi, woda, która była też używana w czasie egzorcyzmu, bez błogosławienia dodatkowego. Czy obietnica Matki Bożej, że błogosławi to źródło, jest ciągle żywa i obecna i to ta woda jest błogosławiona. A osoba w egzorcyzmie została tam uwolniona ze swoich problemów duchowych, co też jest cudowne. I to też jest miejsce dla wszystkich uzależnionych i od alkoholu. Mogą tam otrzymać realną pomoc Matki Bożej, jeżeli się o to zwrócą. I tych wszystkich, którzy mają problemy egzystencjonalne ze sobą. Matka Boża naprawdę wsłuchuje się w te problemy i sam, będąc tam, sam w sanktuarium, dał mi taką Pan Bóg łaskę, że byłem sam, mogłem się pomodlić z różańcem w ręku. Modlitwą, do której dochodziłem bardzo długo i którą pokochałem i polecam. I tamtę modlitwę Matka Boża promuje nie dlatego, że miała taką zachciankę, tylko dlatego, że pozwala sobie ducha uporządkować ta modlitwa i wprowadzić spokój i przybliżyć, odnaleźć Boga zwłaszcza. Można do tego dotrzeć. I być może to jest takim farmazonem i truizmem, ale jak tam przyjedziecie, to tego doświadczycie, jeżeli tego bardzo pragniecie. A czy pana ten proces nawracania się, te konkretne decyzje, te rozterki, dylematy związane z muzyką, z wykonawcami, czy one mogły mieć wpływ na to, że pan już nie pracuje w Polskim Radiu Olsztyn?
nie pracuję w Polskim Radiu Olsztyn. Zawsze ta dziennikarska sprawa była też jedną z wielu moich miłości. Gdzieś tam to na pewno było, ponieważ ja już nie miałem serca do tych audycji, do prezentowania. Zmieniłem profil całkowicie radykalnie. Zacząłem przedstawiać nawet i muzykę chrześcijańską, w końcu w audycjach, których na początku przedstawiałem black metal. Także to kolosalna była zmiana. I przeprowadzałem wywiady z muzykami, często właśnie z Tomkiem Budzyńskim, z Darkiem Malejonkiem na temat wiary. Pytania takie się pojawiały. Zresztą w pewnym momencie zadawałem muzykom pytania o wiarę. Tak było w przypadku muzyka zespołu The Misfits, Jerry'ego Only, czy Dave'a Windorfa z grupy Master Magnet. Zawsze byli oni zaskoczeni, że ktoś pyta ich wiarę. Się okazało, że dziennikarze nigdy o te sprawy nie pytali. I proste zapytanie o tego ducha wywoływało reakcję zadziwiającą. No, Dave Wendorf powiedział, że nie potrafi już się modlić, aby chciał, a nie ma nikogo, kto by mógł w tym pomóc. Jerry Only z Misfits stwierdził, że ma u siebie w pokoju figurę niepokalanej Matki Bożej, a przecież gra muzykę horror punk, dosyć taką ekstremalną i wampiryczną. Glenn Danzig, który był w Misfits, jest satanistą. Więc są to rzeczy takie niespodziewane, ale też nie potrafi się modlić. Jest taka spuścizna, jego babcia włoska do Stanów Zjednoczonych razem z rodziną i przekazała figury Matki Bożej niepokalanej. Więc on ma miłość do Matki Bożej, ale nie potrafi jej odnaleźć. Ale jest to pozytyw. Może to zadziała kiedyś właśnie w jego życiu. I takie świadectwo by się przydało właśnie takiego muzyka w tym momencie, bo oddziałuje dosyć mocno na swoich fanów. Moja nieobecność jest związana z wieloma sprawami w radiu. Jest to niespotykana sprawa, likwidacja stanowiska pracy w taki właśnie sposób. Zresztą mamy do czynienia obecnie w mediach publicznych z redukcjami etatów dla dziennikarzy. Miesza się tu polityka również w tym wszystkim. Jest to bardzo przykre, ale niewątpliwie moja przemiana miała tutaj wpływ na to. Żal kończyć. Ale no, ten czas płynie jak płynie, zawsze tak samo, ale jeszcze jest jeszcze tyle pytań, pewnie tyle doświadczenia może pan nam tutaj przekazać, ale jak już było wspomniane, jest Facebook Grzegorz Hasjaniuk, także blog, strona internetowa, jest pan obecnie jednym z redaktorów Egzorcysty, także... Tworzę także, zajmuję się kulturą w portalach, między innymi w nas.pl, i to są problemy, bo w przypadku takiego dziennikarza jak ja, kiedy podchodzę do tematu muzycznego, to spośród tak zwanych 5 newsów muzycznych, kto inny dziennikarz od razu by je zamieścił tak lekką ręką, ja wszystko analizuję. Nie mogę podać czytelnikowi czegoś zdrożnego, za czym się kryje jakaś pułapka, i powiem szczerze, że takiemu publicyście nie jest łatwo, ale przyjmuję to i biorę na swoje barki. Bardzo dziękuję za wizytę u nas i dzisiaj na warsztatach, wczoraj na warsztatach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. To piękne świadectwo dla młodzieży, za ten dzisiejszy czas poświęcony tej młodzieży, no i nam tutaj poświęcony na antenie Radia Maryja. I ważne jest też to, że Radio Maryja też miało tu swoją ważną rolę w moim życiu. Modlitwa. Konkretnie ta modlitwa stała na tej antenie. Tak koronko do miłosierdzia Bożego, jak i odmawiany różaniec. I apel jasnogórski transmitowany. Modlitwa. Tak istotna i ważna. Więc chcę tylko podziękować wam ojcom, żeście doprowadzili do tego, że modlitwa może w eter iść i tak mocno docierać. Nawet do tych wątpiących, którzy przypadkowo się z nią spotkają i mogą doznać łaski Bożej. Także dziękuję za ten czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Teraz i zawsze również bardzo dziękuję wszystkim, którzy gdzieś uczestniczyli w czasie wzrastania, czy to tak biernie, po prostu słuchając, ale z zainteresowaniem, tak, czy też poszukując, czy też telefonując, czy też pisząc na nasz profil facebookowy Czas Wzrastania. Dziękuję jeszcze raz. Przypomnę, że naszym gościem był pan Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz muzyczny, publicysta.